Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę o zajęcie miejsc. Bardzo proszę. Dzień dobry, otwieram posiedzenie Komisji Zdrowia. Witam Panie i Panów Posłów. Stwierdzam kworum. Witam Panów Ministrów wraz z współpracownikami. Witam zaproszonych gości. Szanowni Państwo, porządek dzisiejszego posiedzenia obejmuje pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, druk 3260, kontynuacja. Uzasadnia pan poseł Czesław Hoc. Czy są uwagi do proponowanego porządku dziennego? Nie widzę. Stwierdzam, że porządek dzienny został przyjęty. Przystępujemy do realizacji porządku dziennego. Szanowni Państwo, bardzo proszę raz jeszcze o zajęcie miejsc i zaprzestanie rozmów. Marszałek Sejmu w dniu 23 maja 2023 roku skierowała poselski projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta do Komisji Zdrowia do pierwszego czytania. Przystępujemy do pierwszego czytania projektu ustawy z druku 3260. Przypominam, że zgodnie z artykułem 39 ust. 1 regulaminu Sejmu pierwsze czytanie obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawców, a także oczywiście pytania zaproszonych gości, czy też wypowiedzi zaproszonych gości. Bardzo proszę pana przewodniczącego Czesława Hoca, przedstawiciela wnioskodawców, o krótkie wprowadzenie do ustawy. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panowie ministrowie, wysoka komisjo. Przypadł mi zaszczyt przedstawić skróconą wersję, czy też argumentację poselskiego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Proszę państwa, tak naprawdę głównym bohaterem dzisiejszej ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta jest pacjent jako najważniejsze ogniwo w systemie ochrony zdrowia. O jakości w opiece zdrowotnej debatowaliśmy wiele razy, natomiast nie było dokumentu spójnego, zasadniczego, kompleksowego. Dlatego dzisiaj właśnie przedstawiamy taki dokument, poselski projekt. Naszym praktycznie świętym obowiązkiem, wręcz imperatywem moralnym jest sięgnięcie do fundamentu medycyny, naczelnej zasady, która obowiązuje w medycynie, to jest Salus Egoti Suprema Lex Esto. Dobro pacjenta jest najwyższym prawem. Wydaje się, proszę państwa, że dzisiejszym zagrożeniem współczesnej medycyny jest wyparcie podmiotowości pacjenta kosztem albo na rzecz procedury i jej opłacalności. Poproszę zwrócić uwagę, że zwiększyliśmy potężnie nakłady na służbę zdrowia. Wprowadzono nowe technologie, wprowadzono nowoczesne, innowacyjne metody terapii, uwolniono diagnostykę obrazową od limitów, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną od limitów, wprowadza się medycynę spersonalizowaną, chirurgię robotową i tak dalej, a mimo to pacjent nie ma komfortu w systemie ochrony zdrowia. Proszę Państwa, projekt ustawy jakości opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta ma za zadanie stworzenie kultury jakości, a nie sankcjonowanie podmiotów leczniczych. Wprowadzamy obowiązek posiadania wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem. To orientacja na zapobieganie powstawania błędów medycznych przy zaangażowaniu wszystkich pracowników z wewnętrznym systemem monitorowania zdarzeń niepożądanych. Proponujemy regulacje obligatoryjnej autoryzacji dotyczących jednak tylko podmiotów wykonujących działalność leczniczą należących do tzw. sieci szpitali jako warunek realizacji umowy w ramach profili systemu PSZ, czyli Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Usługi medyczne mają być realizowane w warunkach zapewniających godność i podmiotowość pacjenta, zrozumienie procesu chorobowego i terapii. Będziemy mierzyć efekty leczenia, a nade wszystko nadzorować standardy jakościowe, kliniczne, konsumenckie i zarządcze. I co ważne, identyfikować i eliminować zdarzenia niepożądane, by unikać je w przyszłości. Nowym i być może momentem przełomowym będzie możliwość oceniania przez pacjenta jego pobytu szpitalnego.
oceniając ankietę badania opinii i doświadczeń pacjenta. Dokonujemy usprawnienia procesu akredytacji w ochronie zdrowia z wydłużeniem okresu ważności akredytacji do 5 lat i utworzeniem systemu monitorowania wniosków o udzielanie akredytacji. Projekt ustawy przewiduje utworzenie również korpusu wizytatorów, którzy będą przeprowadzali przeglądy akredytacyjne. Utworzymy wewnętrzne rejestry medyczne w celu monitorowania jakości świadczeń opieki zdrowotnej, zapewnienia dostępu do danych w systemie informacji medycznej dla zapewnienia kompletności i walidacji danych w formie uniemożliwiającej ich powiązanie z konkretną osobą fizyczną. Co ważne i nowe, podmioty spełniające standardy jakościowe będą uprawnione do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia z zastosowaniem współczynnika korygującego. Zatem przede wszystkim będzie oceniana w sposób jednakowy i spójny przepisy, które będą oceniać każdego rodzaju udzielania świadczeń przed podmiotem świadczeń opieki zdrowotnej. Czyli każdy podmiot leczniczy będzie oceniany według każdego rodzaju udzielania przez te podmioty świadczeń opieki zdrowotnej. Oczywiście chcemy motywować zwiększenie działań projakościowych, szczególnie związane z monitorowaniem zdarzeń niepożądanych, podwyższenie standardu postępowania medycznego oraz poprawę skuteczności procesu diagnostyczno-terapeutycznego i ich bezpieczeństwa. Jednocześnie zrezygnowano z klauzuli no fault. Powołano w tym czasie zespół do spraw opracowania rekomendacji wdrożenia systemu kompetencji szkód bez orzekania o winie no fault, które będzie nadzorował odpowiedzialny za dialog społeczny pan wiceminister właśnie Piotr Bromber. Nie ma też przepisów znoszących Centrum Monitorowania Jakości. Wszystkie czynności podjęte przez Centrum Monitorowania Jakości w ochronie zdrowia zachowują ważność w tej sprawie z mocy prawa. Także pokrótce przedstawiłem ogólne zarysy ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Przypominam, poselski projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Poproszę teraz o przedstawienie stanowiska rządu do tego projektu. Bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka komisjo. Ja bardzo się cieszę, że ten projekt pojawił się ponownie na Komisji Zdrowia w Sejmie. Dziękuję panu posłowi Czesławowi Hocowi za to, że ten projekt przedstawił. Rzeczywiście chyba nie ma na sali osoby, która by nie chciała, aby jakość była tym najdrzędnym celem, jeżeli chodzi o świadczenie usług medycznych w naszym kraju. I ten projekt przedstawiony przez pana posła rzeczywiście te założenia wypełnia. Projekt, który nie posiada już tych kontrowersyjnych czasem i które wzbudzały duże emocje zapisów, więc mam nadzieję, panie przewodniczący, że dość szybko zostanie przeprocedowany przez komisję i wprowadzony w życie, ponieważ jest to projekt, który jest oczekiwany przez środowiska pacjenckie i tak ma pełną akceptację strony rządowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, otwieram dyskusję. Chciałem zaproponować, ponieważ są, ja tak widzę zgłoszenia, już teraz oddam głos pani poseł Geller, która pierwsza się zgłaszała, ale chciałbym zaproponować wspólną dyskusję razem z stroną społeczną, bez podziału na posłów najpierw, a później stronę społeczną, więc kto z państwa posłów, ale również i zaproszonych gości chce zabrać głos, to bardzo proszę się zgłaszać, ja będę wszystkim państwu udzielał głosu. Proszę też wszystkich państwa o krótkie, zwięzłe wypowiedzi. Bardzo proszę na początek pani poseł Gallert. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie ministrze. No i przede wszystkim wnioskodawca tej ustawy. Bardzo ładnie państwo mówicie i najlepiej zawsze posługiwać się dużymi takimi kwiecistymi słowami typu pacjent jest najważniejszy i właściwie to jakby załatwia często wszystko inne. Natomiast my uważamy, że ta ustawa o jakości w takim kształcie, jaka jest w tej chwili, jest nie do przyjęcia i wnosimy ją o odrzucenie w całości. Oczywiście chyba, że będą poprawki, które zostaną przyjęte i będą to na tyle poprawki, które zmienią nieco kształt tej ustawy, bo nie wiem, czy ją można w ogóle jeszcze zmienić. Szczegółowo, jeżeli przechodzić do szczegółów, mówił tutaj
pan poseł o wskaźnikach. Owszem, tylko że te wskaźniki, proszę państwa, to powstały tak jak gdyby ad hoc. Się wrzuciło to, co się miało na myśli. Bo jeżeli jest kliniczny, konsumencki, zarządczy, jeżeli w zarządczym wstawia się na przykład hospitalizację, powtórne hospitalizacje, nie wiem, co to ma wspólnego akurat z komponentą zarządczą. Jest tyle innych wskaźników, jeżeli chodzi o tutaj obszar zarządczy, że na pewno można to uzasadnić. Natomiast państwo wpisali, opisali i właściwie to teraz nie wiadomo, czy będą one służyły do oceny zarówno szpitali, zarówno podmiotów małych, podmiotów jednoimiennych, jak i poradni. Także na pewno chociażby ten zapis o wskaźnikach jakościowych, a jednocześnie piszecie państwo, że dokładne wskaźniki i właściwie ocenę tych wskaźników wyda minister w rozporządzeniu. Jeżeli będzie minister wydawał w rozporządzeniu, to po co tak szczegółowo opisywać to w ustawie, te wskaźniki, i potem będziemy mieli tylko problem, podobnie jak powiedzmy zakup łóżek w Funduszu Medycznym. Taki ważny i taki naprawdę wskaźnik. Następna, jeżeli chodzi o autoryzację. Proszę państwa, my w tej chwili autoryzację w tej chwili fundusz odbywa i to chyba fundusz potwierdzi, bo właściwie nie można uzyskać jakiegokolwiek świadczenia, jeżeli nie spełnia się pewnych wymogów i jeżeli te wymogi nie są dobrze opisane i nie są takie, jakie wymaga Narodowy Fundusz. Więc ta autoryzacja właściwie to nie wiem, do czego ma służyć. Następna duża i istotny dział to jest akredytacja i tutaj jeżeli chodzi o akredytację, proszę państwa, to właściwie niewiele się zmodernizowało ustawę o jakości z 2008 roku, o akredytacji w ochronie zdrowia z 2008 roku, a jeżeli się zmodyfikowało, to niestety, ale nie trafnie, bo jeżeli w Radzie Akredytacyjnej mają zasiąść ludzie, wobec których nie wymaga się żadnego stażu, to chyba jest nieporozumienie. Jeżeli wizytatorzy nie muszą mieć wyższego wykształcenia i starczy, proszę państwa, 3 lata stażu, to chyba też jest nieporozumienie. Bo nie wiem, jak można być specjalistą wysokiej rangi i ekspertem po 3 latach pracy, wykonywaniu swoich zadań. Potem, no mówię, popełniamy takie błędy, typu jak kierownik SOR-u 2 lata po rozpoczęciu specjalizacji z ratownictwa medycznego, ostatnie właśnie rozporządzenie ministra, gdzie się zastanawiają specjaliści, jak mają pracować pod taką wodzą. Następna sprawa dotyczy wewnętrznego systemu. I teraz proszę mi odpowiedzieć, czy każdy szpital, każdy kierownik danego podmiotu to będzie samodzielnie ustalać ten wewnętrzny system zarządczy jakością? Jak będzie wtedy można porównać szpitale pomiędzy sobą, jeżeli właściwie każdy kierownik samodzielnie? Państwo to tak, kiedy wygodnie, to niech kierownik to robi, a kiedy niewygodnie, to się wydaje zarządzenia i rozporządzenia. Dlatego wydaje mi się, że tutaj akurat ten wewnętrzny system nie do końca spełnia oczekiwania. W związku z tym uważamy, że będziemy jeszcze wnosili oczywiście poprawki do tej ustawy. Tak samo jeżeli chodzi o skład Rady Akredytacyjnej, to też tam są według nas nieprawidłowości, no bo nie może być tak, że przedstawiciel ministra to jest 6 osób, a 3 osoby to są przedstawiciele organizacji medycznych, kiedy wiadomo, że tych związków zawodowych powstaje coraz więcej. Już w tej chwili doszedł samorząd, nie o związki, tylko o samorządy mi chodzi. Już w tej chwili doszedł samorząd przecież fizjoterapeutów, samorząd diagnostów, samorząd pielęgniarek, lekarzy. Mamy tych samorządów coraz więcej, farmaceutów. I myślę, że ograniczenie w Radzie Akredytacyjnej, która jest tak ważna, jest nieporozumieniem. I próbujecie państwo też oczywiście wprowadzić
nadal nadzór Narodowego Funduszu nad wskaźnikami jakości. Próbujecie państwo zrobić w ten sposób, że zarówno ocena akredytacyjna będzie wykonywana, właściwie wskaźniki będą oceniane i badane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a więc przez jednostkę, która następnie modyfikuje finansowanie, a jednocześnie ocenia tą jakość, co chyba też nie jest prawidłowością. Więc tutaj bardzo proszę też nie używać nadmiernie, jak to my to chcemy dobra pacjentów, ale oni to na pewno nie, bo wnoszą swoje zastrzeżenia. My również chcemy, ale chcemy, żeby to się odbywało, żebyśmy doszli do wspólnego porozumienia i żebyśmy wspólnie mogli tą ustawą oceniać jakość w poszczególnych jednostkach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, widzę, szanowni państwo, zgłoszenia. Ja też chciałem, tutaj po drugiej stronie, strony społecznej, ja też chciałem państwu, szanowni państwo, zabrać głos. Ja rozumiem oczywiście, że no, poniekąd wilczym prawem opozycji jest też krytykować i każdy element, który tylko można podnieść i być wobec niego krytycznym, to robić. Również i dzięki temu czasami udaje się uzyskać lepsze rozwiązania prawne, więc to taki jest logiczny i słuszny podział. Natomiast, szanowni państwo, no ja bym chciał jednak zwrócić uwagę na pewien element. Jak ta ustawa była pierwotnie procedowana, tam były te elementy skądinąd związane z odpowiedzialnością karną, rozwiązania lepsze niż to, co jest w obecnym porządku prawnym. Wtedy wszyscy mówili, że jeżeli tego elementu nie będzie, to ta ustawa byłaby wręcz idealna, byłaby wspaniała, pożądana i oczekiwana. Nie ma teraz tego elementu. I nadal jest zła, więc ja namawiam do tego, czym pani poseł kończyła. Tak, pani poseł, macie państwo uwagi, chcecie jeszcze coś poprawiać, więc działajmy w tym kierunku, idźmy w tym kierunku, żebyśmy nad tą ustawą pracowali wspólnie, ją poprawiali, a nie, no bo jeżeli państwo ją wyrzucą do kosza, to już nie będzie czego poprawiać, bo i po prostu nie będzie w porządku prawnym. Natomiast na tą ustawę, tak samo jak i na tą drugą, nad którą będziemy pracować jutro, myślę o Rzeczniku Praw Pacjenta, jednak pacjenci w Polsce czekają. Czekają również dyrektorzy szpitali, organy założycielskie. Teraz, jeżeli mówię chociażby z perspektywy tej ustawy, którą dzisiaj rozpatrujemy, ja nie pamiętam, ile razy przy okazji różnego rodzaju debat słyszałem, kiedy będzie ustawa o jakości. Kiedy będzie ustawa o jakości. Mówili to, no oczywiście, tak to jest zresztą logiczne. Przede wszystkim przedstawiciele tych szpitali, które są dobrze zarządzane, ale mają poczucie, że ich działanie na rzecz jakości, poprawa i wydawanie w związku z tym pieniędzy nie jest właściwie dostrzegane, nie jest właściwie doceniane i że potrzeba tutaj jakichś takich rozwiązań, które właśnie będą premiować tęże jakość. No więc jest taka ustawa, jest chęć premiowania tej jakości i idźmy w tym kierunku, bo oczywiście ktoś, kto źle zarządza, to nie będzie pewnie zainteresowany tym, aby jakoś poprawić, aby jakoś premiować, no bo dla niego pewnie lepiej jest tak, jak wszyscy mają porówno i wszyscy są tak samo traktowani i ta jakość właściwie gdzieś ginie. A ponieważ mówi się w debacie publicznej także o tym, że właśnie tutaj za mało ktokolwiek w przeszłości czy obecnie zarządza ochronę zdrowia, za mało o tym się mówiło i za mało się to premiowało. I to, że to dzięki premiowaniu jakości możemy dokonać przełomu, możemy spowodować, że będą lepsze efekty i będzie służba zdrowia lepsza z punktu widzenia pacjenta i ocenie pacjenta, no stąd jest ta ustawa. To tyle z mojej strony w ramach mojej wypowiedzi. Widziałem teraz pan poseł Hardy-Douglas się zgłasza. Widzę też stronę społeczną. Będę
Pani poseł Zawisza już jest niecierpliwa. Pani poseł następna zabierze głos. Oddam też stronie społecznej. Wydaje mi się, że jesteśmy chyba zgodni co do tego, że chętnie posłuchamy, co również strona społeczna ma do powiedzenia w tej sprawie, a nie, że tylko w swoim sosie będziemy się zamykać. Bardzo proszę, pan poseł Hardy Douglas. Panie przewodniczący, bardzo. Zgłaszam się, że od dłuższego czasu po prostu pan przewodniczący mnie nie widział, bo najpierw patrzył w komórkę, więc nie, ja do tego panią, uwagę, ja panią, że się zgłaszam. Pani poseł, widziałem panią od samego początku. Pierwszą osobą, która podniosła rękę, była pani poseł Gelert, zaraz za nią pan poseł Hardy Douglas, dopiero później pani. Z tej perspektywy widać wszystko doskonale. I niepotrzebne są gesty dezaprobaty, że ja panią nie widzę. Widzę panią doskonale. Bardzo proszę, pan poseł. Do pewnego stopnia tutaj ustosunkowując się do tego, o czym mówił przed chwileczką pan przewodniczący, ja chcę powiedzieć, że wszystkie osoby chyba pracujące w opiece zdrowotnej są zainteresowane podnoszeniem jakości, akredytacją swoich jednostek i monitorowaniem tych wskaźników jakości. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Tak? Ja na przykład nie mogę zrozumieć, dlaczego przy tej ustawie nie możecie państwo rzeczywiście w sposób taki, jak odbywa się to w cywilizowanych krajach. A jeżeli chodzi o monitorowanie jakości, największe doświadczenie mają kraje anglosaskie, Stany Zjednoczone, Kanada i tam odbywa się to poprzez organizacje pozarządowe, a nie przez jednostkę, która dzisiaj jak nigdy w historii ostatnich kilkunastu lat poprzez bezpośrednią w tej chwili podległość pod ministra zdrowia, mówię o Narodowym Funduszu Zdrowia, jest jednostką upolitycznioną. I nie powinno być tak, że płatnik ocenia drugą stronę, czyli no jak to nie będzie. Jeśli Narodowy Fundusz Zdrowia podpisuje umowy ze szpitalami i odpowiada za akredytację i ocenę jakości w świadczeniodawcy, to jest to dalece nieprawidłowe. I właśnie na tym polega prawidłowe działanie i prawidłowa ocena jakości, żeby była przeprowadzana przez jednostkę zewnętrzną, tak jak to się odbywa między innymi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Mamy naprawdę niepowtarzalną okazję, żeby przy okazji tworzenia systemu zrobić coś, co potem przez lata będzie dobrze działało. Natomiast to, co państwo proponujecie, nie będzie dobrze działało. Dziękuję bardzo. Pani poseł Zawisza, proszę. Szanowni państwo, ja mam jedno pytanie, które mam do Ministerstwa Zdrowia w sprawie tej ustawy. To znaczy, jaki będzie czas na dostosowanie się? To znaczy, mamy ustawę o jakości, która ma premiować jakość. Mamy fatalnie finansowane te procedury, które w dużej mierze są realizowane przez szpitale powiatowe. W związku z tym szpitale powiatowe po prostu toną. I teraz jakby wprowadzamy ustawę, która ma doprowadzić do tego, że będą premiowane te ośrodki, które będą miały dobrą jakość. I to jest słuszne jak najbardziej. Tylko czy jest przewidziany czas, ponieważ nie potrafię znaleźć tego w ustawie i zakładam, że nie ma tego czasu na dostosowanie, w sytuacji, w której mówimy o szpitalach, które są radykalnie niedofinansowane i które po prostu toną w zadłużeniu i zadłużenia, jakby środków na bieżącą działalność szukają w innych instytucjach pozabankowych, ponieważ banki już nawet odmawiają im kredytowania. To, co mnie martwi, to jest brak jednolitego systemu raportowania. To jest to, o czym mówiła posłanka Gelert. W sytuacji, w której każdy szpital będzie tworzył sobie w zasadzie własny system raportowania zdarzeń niepożądanych, będziemy mieli trochę jak z siecią onkologiczną i z tym pilotażem, to znaczy będziemy mieli tonę danych, których nie da się przeanalizować, ponieważ każdy szpital ma swój własny system zbierania tych danych. Czy ministerstwo planuje tutaj, nie wiem, jakiś jednolity system rejestracji tych zdarzeń, tak żeby szpitale po prostu mogły z tego skorzystać, a nawet wręcz przeciwnie, miały obowiązek skorzystać z pewnego wzoru, który jest przez ministerstwo narzucony, tak żeby kiedy będzie potrzeba zebrać te dane z różnych szpitali, będzie taka możliwość, bo jeżeli nie, no to jakby powiedzmy sobie wprost, rejestr zdarzeń niepożądanych ma na celu usprawnienie procedur, to znaczy jeśli nie ma możliwości porównywania danych pomiędzy szpitalami z
tego, jakie są zdarzenia niepożądane, to znaczy, że on może nie być skuteczny, jeśli chodzi o usprawnianie procedur. To jest tak samo, jakby zniknęła z ustawy poprzedniej to założenie, że to Ministerstwo Zdrowia będzie zbierało te dane. Pytanie, czy na przykład analizą danych nie mogłoby się zająć Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i zbierać te dane zanonimizowane ze szpitali, tak żeby po prostu w ramach tych procedur, które są, proponować pewne usprawnienia procedur, bo dokładnie po to są te procedury jakościowe zbierane w innych krajach, tak? Jeśli mówimy o rejestrze zdarzeń niepożądanych, to one nie są po to, żeby tylko były, tylko po to, żeby działały z korzyścią dla systemu. I teraz, dla mnie kompletnie niezrozumiałe są dwie rzeczy. To znaczy w tej ustawie nadal nie ma monitorowania kwestii pracowniczych, to znaczy jakości zatrudnienia i organizacji w pracy, a to ma wpływ na to, jak dana placówka funkcjonuje. I co gorsza, jest absolutny brak monitorowania bezpieczeństwa pracowników, czyli personelu medycznego. To znaczy, kiedy rozmawialiśmy na temat tej ustawy wcześniej, jakby nieustannie przedstawiano nam jako przykład Gdańsk, gdzie taki system monitorowania zdarzeń w zasadzie został wprowadzony bez tej ustawy. Przepraszam najmocniej, pani poseł, na chwilę. Szanowni państwo, jest nas dużo na sali. Bardzo bym prosił o ograniczenie rozmów. Bardzo proszę, niech pani poseł kontynuuje. Tylko tam na przykład jakby udało się dojść do tego, dlaczego personel zakuwa się igłami, ponieważ wejście do tego pojemnika na igły, na odpady medyczne, był po prostu za mały i wymieniono go tak, żeby do takich zdarzeń nie doprowadzać. I teraz ta ustawa w ogóle tego nie uwzględnia, znaczy nie mówi o bezpieczeństwie pracowników. I to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, ponieważ to również powinno być w tej ustawie regulowane. Ja ponownie oczywiście złożę te poprawki, które składałam do poprzedniej i mam nadzieję, że pochylą się państwo nad nimi pozytywnie, bo wydaje mi się po prostu to ważne z perspektywy również bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To były 3 głosy poselskie. Widzę oczywiście kolejne zgłoszenia. To teraz 3 głosy strony społecznej. Bardzo proszę. Może tu od pani na początku zaczniemy. Bardzo proszę. Później tam. Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni państwo, dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Joanna Frączczak-Kazana, Onkofundacja Alivia. Rozpoczęcie prac nad poselskim projektem ustaw wiąże się z perspektywą wprowadzenia systemu monitoringu opinii pacjentów i ich doświadczeń w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. W naszej ocenie zasadne jest, aby prowadzenie tych badań opinii i doświadczeń na podstawie ankiety, o której mowa w artykule 20 ust. 1, było prowadzone przez podmiot niezależny. Proponujemy, aby takie badanie było prowadzone przez NFZ, a nie przez podmiot, który wykonuje działalność leczniczą w ramach wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Zgodnie z projektem ustawy o jakości w opiece zdrowotnej, ta jakość ma być mierzona za pomocą wskaźników jakości opieki zdrowotnej, w tym między innymi w obszarze konsumenckim, czyli rozumianym jako wyniki badań opinii pacjentów o organizacji procesu udzielania świadczeń. Stąd też proponujemy umiejscowienie możliwości prowadzenia tych badań przez podmiot, którego to badanie nie dotyczy. Prowadzenie wewnętrznie w szpitalu może powodować, że będą pewnego rodzaju naciski, to będzie nietransparentne i trudno będzie jakby badać czy wykorzystywać przez NFZ jako wskaźniki do oceny. Proponujemy, aby prowadzenie tych badań przez proponujemy również, aby ankieta, która... Przepraszam raz jeszcze. Szanowni państwo, jest naprawdę duży szum.
Szanujmy osoby, które zabierają głos. Ja osoby, które zabierają głos, proszę, aby te wypowiedzi były zwarte, niezbyt długie, a państwa proszę o cierpliwość jednak i słuchanie, nie przeszkadzanie. Tak. Bardzo proszę. Proponujemy również, aby ankieta w celu jej wypełnienia była zamieszczona w postaci elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, a prezes NFZ w terminie do 30 kwietnia każdego roku publikował w Biuletynie Informacji Publicznej wyniki tych badań i doświadczeń pacjentów. I ten termin byłby tożsamy z publikacją wartości realizacji wskaźników jakości opieki zdrowotnej, o których mowa w artykule 4 ustęp 1 projektu ustawy. Nasze sugestie opierają się o 10-letnie doświadczenie w realizacji projektu Onkomapa, który został uruchomiony właśnie w celu zbierania i monitorowania opinii pacjentów. W ramach projektu zebraliśmy już ponad 40 tysięcy opinii o opinii pacjentów właśnie onkologicznych i jest to chyba najdłużej prowadzony zbiór opinii w tej dziedzinie. Także prosimy o uwzględnienie naszych uwag. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Teraz na końcu tam były zgłoszenia. Bardzo proszę. Proszę o pomoc. O, teraz słychać. Bardzo proszę. Dzień dobry, Michał Modro, Business Center Club. Ja chciałem przede wszystkim podziękować na początku panu posłowi Hocowi za to, że był uprzejmy z pracodawcami się spotkać przed wniesieniem tej ustawy i przekonsultować pewne rozwiązania. Jesteśmy za to wdzięczni. Po drugie, dziękujemy za uwzględnienie naszego postulatu, żeby pozostało Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jako ta jednostka certyfikująca. To bardzo ważne dla nas też jest. Ja tutaj żeśmy po stronie społecznej dyskutowali, ile lat próbujemy przyjąć ustawę o jakości. Wydaje mi się, że 14 policzyliśmy, więc... No myślę, że rzeczywiście coś koło tego może być. Więc ja powiem szczerze, wychodzimy, przynajmniej ja osobiście wychodzę z założenia, że nie ma idealnego prawa niestety, ale dobrze jest przyjąć te przepisy, być może będziemy je dalej nowelizować. To jest dobry początek. I tu zgodzę się też z panią poseł, która mówiła o tym, że miernikiem jakości nie jest badanie kwestii związanych z bezpieczeństwem pracowników. To jest bardzo ważny aspekt, my to też zgłaszaliśmy jako pracodawcy, z tego względu, że raporty Państwowej Inspekcji Pracy ostatnie jest za 2021 rok w tym zakresie są rzeczywiście porażające, jeżeli chodzi o przestrzeganie zasad BHP i opisu ryzyk stanowisk pracy w szpitalach. Na mniej więcej 100 skontrolowanych szpitali 50% nie przestrzegało zasad BHP i opisu ryzyk stanowisk, więc ewentualnie też byśmy prosili, żeby ten element jako kryterium oceny jakości z punktu widzenia zarządcego uwzględnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Kolejny głos ze strony pracodawców, przepraszam, ze strony społecznej. Bardzo proszę, proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Akurat to też będzie głos pracodawców. Jacek Cieplak, wiceprezes Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Ja co do zasady w pełni zgadzam się z moim przedmówcą. Również uczestniczyłem w tym spotkaniu z posłem Hocem, za co dziękujemy raz jeszcze. Pracodawcy bardzo mocno od zawsze starali się doprowadzić właśnie do tego, żeby ustawa o jakości w Polsce zaistniała i zmieniła cały model tak naprawdę na to, żeby te rezultaty leczenia były najistotniejsze. Z aprobatą tak naprawdę przyjęliśmy też decyzję o oddzieleniu kompetencji płatnika i instytucji akredytacyjnej. Kilka uwag, które mieliśmy, tak naprawdę złożyliśmy też na ręce szanownej komisji i wierzymy w to, że szanowna komisja się też pochyli nad tymi uwagami. Natomiast co do zasady jak najbardziej jesteśmy za tym, żebyśmy w końcu mogli ten projekt wprowadzić w życie i tak jak mówił mój przedmówca, wtedy ewentualnie pracować nad jakimiś poprawkami, jeśli będzie taka potrzeba. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Teraz wracamy do posłów. Później znowu to będę tak na przykład udzielał głosu. Pan poseł Maksymowicz, widziałem, że się zgłasza. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. No cóż, z pewną swobodą nieprzynależności do partii mogę powiedzieć, że bardzo szanując pana posła Hoca, kolejny raz widzę, jak musi swoje nazwisko dawać dla rzeczy, która tak naprawdę z ręką na sercu nie jest godna tego podpisu. Otóż gdyby PRL przetrwał to, co z nim robiliśmy na przełomie lat 80., 90., to prawdopodobnie w zakresie ochrony zdrowia
tego typu rozwiązania właśnie byłyby proponowane. I tutaj chcę powiedzieć, że jest to jakaś taka droga, która została wytyczona i narzucana jest również politykom związanym ze zdrowiem przez tych, którzy inaczej tego nie widzą, jak właśnie to tak, tego typu biurokratyczno-zarządcze, to co jest w opinii Związku Powiatów Polskich jest znamienne. Nie jest to sytuacja spotykana w cywilizowanych systemach prawnych, aby strona umowy cywilno-prawnej posiadała jednocześnie względem drugiej strony uprawnienia o charakterze administracyjnym. To jest jeden z cytatów, ale chcę powiedzieć, że jest to naprawdę zdobycz ponadpartyjna, czyli jakieś takie błędne koło, w którym krążymy od pewnego czasu. No bo jednak bijąc się w piersi, koledzy z koalicji muszą przyznać, ja pamiętam, kto tak bardzo wyraźnie przyczynił się do tego dalszego pogłębiania systemu ubezpieczeń zdrowotnych, to kto zaproponował właśnie dalej idącą centralizację podejmowania decyzji i podległość w pionie ministra tego, co miało być jednak elementem jakiejś samokontroli poprzez samorządy, poprzez rynkowość i tak dalej. Ubolewam nad tym, ponieważ oczywiście jestem głęboko przekonany ze swojego doświadczenia ponad 40-letniej pracy w opiece zdrowotnej i ponad 30-letniej pracy nad jego poprawą, że ta ustawa wprowadzi bardzo wiele różnych działań, które utrudnią pewne funkcjonowanie, a celu głównego, który jest w tytule, w żadnym wypadku wypełnić nie jest w stanie. Dlaczego? Dlatego, że jakość tak naprawdę realizowana jest przede wszystkim, zaczyna się od właściwego kształcenia, kształcenia lekarzy przede wszystkim, a tymczasem, jak wiemy, kształcimy właśnie w coraz liczniejszych szkołach na wzór szkół felczerów, które już powinny być zapomniane. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z posłów jeszcze chce zabrać głos? Pan przewodniczący Piecha, proszę. Dziękuję bardzo. Niewątpliwie wszystkie głosy, które tutaj padają, są bardzo ważne. Natomiast ja chciałbym przypomnieć, co ta ustawa w ogóle proponuje. Ona proponuje pewne uporządkowanie tego systemu, który dzisiaj mamy i rozproszony jest po wielu aktach prawnych, rozporządzeniach. I to po pierwsze. Po drugie, ja jestem zwolennikiem, żeby był jeden akt prawny, który jest jakąś tam konstytucją o jakości, a nie 10 różnych rozsianych przepisów po różnych ustawach, bo to wtedy dla tego, który czyta te przepisy i który je realizuje, jest bardzo trudne i nieczytelne. Mamy tutaj do czynienia z czterema takimi próbami uregulowania. Pierwsza sprawa to jest sprawa autoryzacji, czyli uregulowanie tego, co i tak jest uregulowane, tylko w innej ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, czy ustawach koszykowych, nazwijmy to wcześniej, bo nie ma możliwości, żeby dany podmiot leczniczy nie stosował się do kryteriów ocenianych przez ten. Dzisiaj robił to Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie rejestr wojewodów, jak to niektórzy sugerują, bo rejestr wojewodów rejestrował dany szpital i w każdej chwili można zawiesić działalność jakiegoś oddziału, jeżeli nie spełnia właśnie tych kryteriów ustawy koszykowej. To jest po pierwsze. Po drugie, mówimy tu o autoryzacji, akredytacji. Akredytacja była w Polsce i jest dobrowolna. Wcale tutaj nie mówi się, że to Narodowy Fundusz będzie tą akredytację przeprowadzał, tylko jednostka akredytująca i cała sprawa polega na tym, że ta jednostka akredytująca i tak dzisiaj, państwo tak ją bardzo bronili, jest zlokalizowana w Ministerstwie Zdrowia, bo Centrum Monitorowania Jakości jest niczym innym jak agendą ministra zdrowia. I tutaj były wiele zapytań, tam chodziło o kwalifikacje tych osób. Pani poseł Geller, pani wie, ile jest lekarzy w Centrum Monitorowania Jakości i Ochrony Zdrowia? Bo ja wiem. Nie ma. Ale to też nie o to chodzi. Ja rozumiem, że te uwagi, o których pani mówiła, są słuszne, tylko że mamy dzisiaj ogromny problem z osobami z wykształceniem medycznym, zwłaszcza lekarskim, żeby chcieli pracować w administracji. Inaczej było jeszcze kilkanaście lat temu, że większość lekarzy, tych, którzy słabo zarabiali, to wędrowała do firm farmaceutycznych albo przedstawicieli handlowych, bo oni byli najbardziej wiarygodni, a część wędrowała do Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to była Mekka, jeżeli chodzi o możliwości finansowe. To się zmieniło i pewnie tego już nie naprawimy. Chciałbym, żeby było więcej lekarzy, ale ta rzeczywistość jest taka, jaka inaczej. Ja rozumiem, że można mówić o doświadczeniu, to są pewne takie uwagi. Po trzecie, mamy oczywiście uwagi do tego, co jest tak zwanym badaniem satysfakcji pacjenta. Też to mamy przecież. Ta ankieta satysfakcji pacjenta również jest opracowywana przez szpital, jest częścią dokumentu.
dokumentacji prowadzonej przez szpital i też będzie oceniana i tak dalej. Ja rozumiem, że może to robić jakiś podmiot zewnętrzny, jak tu pani proponowała, ale w większości jednostek są to wewnętrzne systemy zarządcze i ocenia jakości wewnętrznej, czyli satysfakcji pacjenta. To nie jest tak. Można oczywiście określić jakiś wzorzec tej ankiety, natomiast te dane trzeba odpowiednio zebrać. Nie zgodzę się, że musi to robić organizacja pozarządowa i tylko, bo organizacje pozarządowe i tak będą badać satysfakcję pacjenta, bo po prostu robią to od 20 kilku lat i pewnie nie przestają tego robić. No oczywiście jest ostatnia sprawa, to jest to, co jest bardzo trudne i to jest ocena jakości zarządzania. Być może te przepisy wymagają jeszcze dopracowania, natomiast sądzę, że na tym etapie, kiedy pozbyliśmy się wielu różnych bardzo takich kontrowersyjnych zapisów, które wychodziły naprzeciw, były lepsze niż dzisiejsze, no mamy teraz zebrane w tej ustawie. Myśmy tam, pamiętamy Państwo, mieliśmy ogromne sprawy związane chociażby z klauzulą no fault, nie ma ją w tej ustawie i mieliśmy również pewne procedury mówiące o tych systemach kompensacji pacjentów. Zdecydowano się na inne rozwiązanie, przeniesiono to do ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta i fajnie, bo sądzę, że taki zbiór wszystkiego eklektyczny nie jest dobry. Ja uważam, że możemy nad tą ustawą pracować. Efektem tej ustawy no, będzie pewien akt prawny zbiorczy, że nie trzeba będzie dyrektorowi szpitala czy właścicielom zainteresowanym osobom szukać to po różnych aktach prawnych, jednocześnie sprawdzić to gdzie indziej. Czy ta ustawa zadziała dzisiaj, jutro? Nie. Bo ona wymaga pewnego czasu, ale tutaj ustawodawca też przewidział dość spore vacatio legis, jeżeli sprawie chodzi o sprawę autoryzacji. Natomiast jeżeli sprawie o akredytacji, dalej pozostawił to jako rzecz właściwie dobrowolną. Można tylko nie mieć większych aspiracji finansowych za zapłatę za świadczenia, jeżeli się tej akredytacji ktoś nie podda. Ale też tak było na początku kas chorych. Tych z Państwa, którzy pracowali, a zwłaszcza w jednostkach zarządzających, doskonale wiedzą, że Centrum Monitorowania Jakości, jeżeli wydawało akredytację, to dla kas chorych skutkowało to pewnym obowiązkiem, różnie realizowanym, patrzę na pana posła Sośnierza, różnie realizowanym, ale była możliwość podjęcia 5% do kontraktu, były większe wyceny. To trzeba utrzymać, bo za tą dobrą jakość trzeba płacić. Dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo, znaczy przepraszam najmocniej, nie będę raczej udzielał głosu ad vocem, dlatego żeby ta dyskusja by się nakręcała, to zgłoszeń jest sporo. Na razie jako trzeci w tej turze strony posłów, pan poseł Sośnierz, później dam głos stronie społecznej. Bardzo proszę. Dziękuję. Oczywiście, kiedy mówimy o jakości, nikt nie zaprzeczy, że chcemy, żeby jakość była wyższa, więc można od razu odnieść. Ktoś, kto krytykuje ustawę jakości, pewnie nie chce dobrej jakości. Tak, chcemy dobrej jakości i od dawna o to różni zabiegali, w różny sposób chcieli realizować. Ale ten sposób realizowania jakości przedstawiony w tym dokumencie ma swoją podstawową wadę. Podstawową wadą polega na tym, że jak gdyby sam Narodowy Fundusz Zdrowia, który spełnia tutaj początkową rolę, tą autoryzacyjną, bo jak nie zautoryzuje, to nie dopuści do systemu podmiotu medycznego, że on jak gdyby sam siebie ocenia. On jest uczestnikiem, a jednocześnie kontrolerem tej samej gry. Proszę zwrócić uwagę, co by nie powiedzieć, to jednak finansowanie w największym stopniu wpływa na jakość, albo w bardzo dużym stopniu wpływa na to, jaka będzie jakość świadczenia medycznego, bo podmiot, który nie ma pieniędzy, będzie miał siłą rzeczy niską jakość, bo musi gdzieś tam oszczędzać, czegoś nie dofinansuje, czegoś nie będzie w stanie zrealizować. Czyli ilość środków, sposób finansowania podmiotu leczniczego ma zasadniczy wpływ na jakość tych procedur medycznych. Oczywiście przy dobrym finansowaniu też można tej szansy dobrej jakości nie wykorzystać. I to jak gdyby nie jest sine qua non, że na pewno będzie przy dobrym finansowaniu jakość, ale przy złym finansowaniu jakość na pewno będzie niska. No i co się dzieje? Narodowy Fundusz Zdrowia ocenia w jakiś sposób jakość, po czym finansując podmiot wpływa na tą jakość. Czyli
sam siebie oceniać będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, ocenia efekty swojego finansowania. Oczywiście jak będzie przychylny podmiotowi, no to mu tak dofinansuje, że on będzie dobrze spełniał kryteria jakościowe, a jak ktoś się może nie podobać albo przez przypadek tak się wydarzy, że będzie niskie finansowanie, wtedy jakość będzie niska i Narodowy Fundusz Zdrowia wyrzuci z systemu ten podmiot, który został tak oceniony. Więc Narodowy Fundusz Zdrowia, tu istotne by było, żeby tą całą procedurę ktoś inny z zewnątrz na to spojrzał, a nie uczestnik tego systemu, który ma wpływ na jakość tego systemu. To jest wada podstawowa i ona jest nienaprawialna w tej koncepcji tej ustawy. Ja mógłbym tutaj więcej wad tej ustawy pokazać. Ona się po prostu nie nadaje do wprowadzenia, a w przyszłości prawdopodobnie będzie trzeba ją w sposób zasadniczy właśnie zmieniać, dlatego że podmiot mający zasadniczy wpływ na jakość, sam tą jakość ocenia. Katastrofalny błąd. Ilość pieniędzy przeznaczonych na funkcjonowanie wpłynie na jakość w tej opiece. No i więc mamy to. Dziękuję. No, mam wrażenie, że trochę to jest inaczej. To jest trochę inaczej. Dobrze. Teraz trzy głosy ze strony społecznej. Bardzo proszę, pani. Dziękuję bardzo za głos. Grażyna Kubat, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Proszę Państwa, na ustawę o jakości to my praktycy czekamy już od kilkudziesięciu lat. To jest jedna podstawowa sprawa. Przeczytałam bardzo dokładnie tę ustawę i w sumie nas praktyków nie interesuje, ile będą zarabiać wizytatorzy, ile będą zarabiać akredytatorzy. Nas interesują normy zatrudnienia dla lekarzy i nie tylko dla lekarzy. Ja tutaj przeczytam jedne z procedury oceniającej, punkt 7, takie zdanie. Dane dotyczące liczby i kwalifikacji personelu wraz z podaniem liczby etatów lub ich równoważników w podmiocie wnioskującym o udzielenie akredytacji. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale my nie mamy norm zatrudnienia od kilkudziesięciu lat. Ostatnie, jakie ja znalazłam, to jest 1985 roku, 14 maja. Nawet miałam je tutaj przywieźć. Natomiast my w tej chwili nie możemy pracować, jeżeli nie mamy norm zatrudnienia i odpowiednią jakość tym pacjentom zabezpieczyć bezpieczeństwo. My mamy tylko normy kontraktowania, proszę Państwa. Czyli w warunkach autoryzacji jest wymóg, żeby było dwóch specjalistów i to jest wszystko. Dlatego nie wiem, jak tych dwóch specjalistów ma zabezpieczyć w ciągu 24 godzin, 30 dni w miesiącu, bezpieczeństwo i jakość dla pacjentów. Bardzo proszę o my byśmy byli bardzo wdzięczni, gdyby w tej ustawie zamiast tam takich dużych wyliczeń na temat akredytacji i wizytatorów i tak dalej, było coś konkretnie napisane. Nas konkrety interesują. Ile rzeczywiście ma być specjalistów na zabiegowym, niezabiegowym, na anestezjologii, na psychiatrii, żeby nie było takiej patologii, jak w tej chwili jest, że na przykład rezydent na psychiatrii ma 200 osób pod swoją opieką, proszę Państwa, to jakość nie będzie żadna, jeżeli nie będą zabezpieczone prawidłowe, bezpieczne warunki dla personelu, nie tylko medycznego, bo nie tylko medyczny personel jest potrzebny, ale nie medyczny tak samo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani doktor, powiem tak, no pewnie będzie o czym rozmawiać w przyszłej kadencji, jeżeli pani mówi o normach zatrudnienia z jednym wprawdzie uwzględnieniem, bo wtedy oczywiście trzeba patrzeć na to konsekwentnie, czyli to oznacza, jeżeli wprowadzamy takie normy, likwidacja tych tak zwanych kontraktów, no bo skądinąd oczekiwaniu właśnie naszego środowiska, czyli lekarskiego, bo tam to się zaczęło, było wprowadzenie kontraktów, które zupełnie zostały wyłączone z tych wszystkich norm i różnych rozwiązań i tam te wszystkie normy jak gdyby już no, nie obowiązują, są niejako z boku. Więc zasadna jest rozmowa na temat norm zatrudnienia przy uwzględnieniu tego, że nie będzie wtedy lekarzy kontraktowych, zresztą tak samo jak w innych zawodach medycznych. Ale to jest, tak jak powiedziałem, temat na inną rozmowę i pewnie już w kolejnej kadencji Sejmu. Bardzo proszę, kto z Państwa jeszcze strony społecznej? Bardzo proszę.
Proszę bardzo. Dzień dobry. Krzysztof Baka, radca prawny Naczelnej Rady Aptekarskiej. Ja mam w imieniu samorządu taką uwagę porządkującą i dotyczy ona, myślę, jednego z podstawowych pojęć, to jest definicji personelu. Otóż obecna konstrukcja powoduje, że istnieje wątpliwość, czy farmaceuci są osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu artykułu 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Wydaje nam się, czy też jesteśmy przekonani, że kwestia ta została już wielokrotnie wyjaśniona w różnych aktach normatywnych i farmaceuci byli uznawani za osoby wykonujące zawód medyczny. W związku z tym nasza propozycja jest taka, aby w tej definicji zrezygnować z punktu z litery C i po prostu farmaceutów dodać do litery A w taki sposób, że osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu artykułu 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej w zakresie, jakim uczestniczy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym farmaceuci udzielający świadczeń opieki farmaceutycznej. Dlaczego tak? Bo gdy zostaniemy obecną definicję, to wychodzi na to, że farmaceuci stali się osobami wykonującymi zawód medyczny dopiero w roku 2021, 16 kwietnia, kiedy weszła ustawa o zawodzie farmaceuty. A doskonale wiemy, że farmaceuci funkcjonują już w podmiotach leczniczych, a w szpitalach w szczególności od zawsze w zawsze, tak? Więc to jest purystyka, znaczy, ale dla nas bardzo istotny element i jako samorząd byśmy prosili o taką małą korektę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejny głos ze strony społecznej, proszę. Dzień dobry, Dorota Korycińska, Ogólnopolska Federacja Onkologiczna oraz Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska. Postaram się krótko, tak w zasadzie jednozdaniowo. Po pierwsze, w uzupełnieniu wypowiedzi koleżanki. NFZ, chcemy, żeby to Narodowy Fundusz Zdrowia prowadził badanie opinii pacjentów, ponieważ no, szpitale mogą różnie sterować, brzydko mówiąc, tymi opiniami, dostarczyć takie dane, które będą szpitalowi wygodne, więc uważamy, że to powinno być po stronie Funduszu Zdrowia. A NFZ oczywiście powinien za to płacić. Natomiast kolejna kwestia to jest ta kwestia. Przepraszam Państwa bardzo, ale nie chciałabym... Szanowni Państwo, raz jeszcze proszę wszystkich Państwa, jest tu nas dużo na sali, bo jest dużo gości, więc bardzo proszę o zaprzestanie rozmów, albo przynajmniej ich ograniczenie. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący za wsparcie. Chciałam zauważyć, że nadal w ustawie o jakości, o czym już kiedyś była mowa, brakuje definicji, więc są części składowe, natomiast nie ma definicji jakości. To trochę tak jakby mówić, że auto jest zbudowane z silnika, hamulców, nie wiem, baku i tak dalej, natomiast nadal nie wiadomo, czym to jest. Więc taka moja prośba, czy jednak da się zdefiniować jakość, uzupełniając to, co się składa na tą jakość. I teraz chciałam Państwu powiedzieć, że w trosce o jakość również dokumentów chciałam zwrócić uwagę na pewne problemy, chyba słowne, i żeby nad tym popracować. Na stronie 48 jest tak, pod koniec, punkt trzeci, artykuł 26 ustęp i tak dalej, które wchodzą w życie po upływie 24 miesięcy od dnia ogłoszenia. Otwiera się nawias, czyli teleinformatycznego systemu, które zadaniem będzie elektroniczna obsługa wniosków o udzielenie akredytacji. Powyższe wynika z konieczności przygotowania systemu teleinformatycznego, którego zadaniem będzie obsługa wniosków o udzielenie akredytacji. Ostatni akapit jest po prostu masłem maślanym albo powtórzeniem. W związku z tym prosiłabym, żeby to jakoś poprawić. I jeszcze jest na stronie 50. Projekt ustawy został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD255. Czy to jest projekt poselski czy Rady Ministrów? To jest strona 50 pod tabelą. Więc to jest błąd, okej, okay, ale mam jeszcze pewną... Co się stało? No więc mówimy o jakości również dokumentów. Ale ja jeszcze nie skończyłam. Proszę zacytować artykuł, może lepiej. Dobra, bo ja sądzę, że my mamy dwa różne dokumenty. Strona 50 uzasadnienia. Czy pani ma dokument ten, o którym mówimy, 3260? Tak, tu, ale mój o
tym, tak? To jest kwestia uzasadnienia. W uzasadnieniu, tak, strona 50 pod tabelą. Ale to nie jest, to nie jest w aksie prawnym. Dobrze, ale ja jeszcze nie skończyłam. Mówimy o jakości, to również miejmy pod uwagę jakość dokumentów tworzonych, ale chciałam jeszcze przejść do kwestii może bardziej merytorycznych. Tutaj jako Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska, artykuł 4. Punkt B, powtórnych hospitalizacji z tej samej przyczyny. Szanowni Państwo, nadal słyszę szum, więc proszę o danie możliwości wypowiedzi. Szanowni Państwo, raz jeszcze proszę o ciszę, a Panią też proszę o tak, zwięzłą wypowiedź. Skończyć. Bardzo bym prosił. Skończyć. I tu jest jeszcze punkt drugi. Minister właściwy do spraw zdrowia określi specyfikę świadczenia opieki zdrowotnej. Chciałam tylko zauważyć, że są takie schorzenia jak neurofibromatozy, gdzie powtórne hospitalizacje z tej samej przyczyny są wręcz masowe z przyczyn naturalnego przebiegu choroby. Mamy pacjentkę, która miała 36 takich samych operacji, więc mam nadzieję, że to nie będzie wpływało na jakieś negatywne potraktowanie podmiotu, ale... który takich zabiegów dokonuje. Ja rozumiem, że pani zakłada, że lekarze to nie są specjalnie rozumni ludzie. Nie, nie, ja mam wręcz inne doświadczenie. Uważam, że lekarze są fantastycznymi ludźmi. Ale chodzi mi o to, żeby to były jednak precyzyjne zapisy w projektach ustaw. Dziękuję bardzo i nie widzę powodu, dobrze, żeby sobie kpić ze strony społecznej, dobrze, w taki sposób. Ale szanowni państwo, naprawdę proszę o jakiś porządek, spokój, zwięzłe wypowiedzi i brak złośliwości. Czy ktoś z posłów jeszcze chce zabrać głos? Bo ze strony społecznej widzę kilka zgłoszeń. Ze strony społecznej w takim razie dalej. Pani poseł już się wypowiadała. W takim razie kolejne strony społecznej. Głosy bardzo proszę. Państwu, Arkadiusz Nowak, Rada Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć, przysłuchując się tej debacie, że są dwa w zasadzie pytania retoryczne, które są jednak mimo wszystko dość istotnymi pytaniami, ponieważ gdy się pyta organizację pacjentów, czy zależy im na tym, żeby jakość w opiece zdrowotnej była znacznie wyższa niż do tej pory i bezpieczeństwo również, no to odpowiedź jest oczywista. Tak samo jak oczywiste jest pytanie, które dotyczy intencji, które przysługują, które posiadają wszystkie strony polityczne, wszystkie barwy polityczne w parlamencie, które pochylają się nad kwestiami zdrowotnymi. I my rozumiemy i myślę, że tak właściwie postrzegamy, że tym wspólnym mianownikiem jest jednak są dobre intencje, które nazywamy tak naprawdę dobrem pacjenta. Chociaż to dobro pacjenta jest bardzo różnie definiowane, ale trudno Państwu wszystkim odmówić tego, że działacie przecież w interesie dobra pacjenta. I to jest dla nas ważna przesłanka i za to chcemy podziękować. Mamy świadomość, że tak jak również w przypadku pracodawców mieliśmy możliwość dwukrotnego spotkania zarówno z panem posłem Hocem, jak i z panią poseł Szczurek-Żelazko w ramach Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia oraz Rady Rozszerzonej Rady przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Mieliśmy też możliwość zadawania pytań, na które w większości wypadków rzeczywiście uzyskaliśmy odpowiedź. I myślę, że parafrazując poniekąd taką wypowiedź pani poseł Szczurek-Żelazko, że warto czasami zrobić krok do tyłu po to, żeby zrobić dwa kroki do przodu, no to obrazuje obecną sytuację. Ja rozumiem, że poprzednia wersja ustawy wzbudziła tak daleko idące kontrowersje również w ramach posłów partii wnioskującej, że projekt nie przeszedł i być może dobrze, że nie przeszedł, no bo w tej chwili jakby pozostaje droga otwarta do tego, żeby, jak powiedział pan poseł Piecha, był to akt prawny zbiorczy, uwzględniający maksymalny konsensus, jaki się dał uwzględnić. To, co dla nas było najważniejsze, to w tym projekcie zostało wyeliminowane, tak? Czyli po pierwsze kwestia no fault, który budził bardzo dużo emocji i popieramy to, że istnieje możliwość w tej chwili wspólnej dyskusji na temat filozofii no fault i tego, jak ona miałaby być przeniesiona na kwestie rozwiązań prawnych. Ponadto decyzja o tym, że nie zostaje likwidowane Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, to też były wnioski płynące z ust przedstawicieli Rady Organizacji Pacjentów, jak również kwestie, które zostały poniekąd też rozwiązane w obecnym projekcie ustawy dotyczące zgłaszania zdarzeń niepożądanych i kwestii odpowiedzialności. I teraz, proszę Państwa, tutaj słusznie ktoś z Państwa zauważył, że przez 14 lat procedujemy ustawę, której się nie udało
nie udało do tej pory uchwalić. No i być może może być i tak dalej, że się nie uda. Natomiast no jednak my stoimy na stanowisku, że pomimo tego, iż prawo nie jest prawem na pewno doskonałym i wyczerpującym przesłanki wszystkich, którzy zgłosili swoje poprawki, myślę tu o pani poseł Gelert, chociażby bardzo słuszne poprawki o tym, o czym mówiła pani przewodnicząca Związku Zawodowego Lekarzy i to samo pewnie mówią inni przedstawiciele zawodów medycznych, jeżeli chodzi o kwestie standaryzacji związanej z normami zatrudnienia. Niemniej jednak no, nie wprowadzenie i jakby zrezygnowanie z możliwości wprowadzenia tej ustawy obecnie spowoduje, że no, kolejne dyskusje prawdopodobnie, które się rozpoczną i będą prowadzone, odwleką tą ustawę o kolejnych kilka lat. No, być może Ja mam świadomość tego, że nie wszystkim interesariuszom ochrony zdrowia zależy na wprowadzeniu tej ustawy, pomimo tego, że wszyscy mówią państwo o dobru pacjenta. Natomiast no, jeżeli pytamy pacjentów, to mam wrażenie, że pacjentów jakoś interesuje. Ich nie interesują być może szczegółowe zapisy aktów prawnych, ale interesuje ich to, żeby w sposób systematyczny i skoordynowany o tą jakość można było dbać w podmiotach leczniczych i żeby oni sami mogli tą jakość oceniać poprzez określony system oceny. Także podsumowując, prośba do państwa, aby w dalszym ciągu procedować i w miarę możliwości przyjąć tą ustawę, oczywiście z poprawkami, które państwo wnoszą. Dziękuję bardzo. Teraz po drugiej stronie bardzo proszę. Szanowni państwo, krótkie wypowiedzi proszę, dobrze? Po kolei, proszę. Dzień dobry, dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo, wysoka komisja, Adrian Pokrywczyński, Związek Powiatów Polskich. Ustawa budzi nasz głęboki niepokój, nie ukrywam. Przede wszystkim kwestia w zasadzie najbardziej niebezpieczna, nie boję się tego słowa tutaj użyć, czyli autoryzacja. Wysoka komisja otrzymała od mojej organizacji bardzo konkretną opinię w tym zakresie. Naszym zdaniem system autoryzacji zdecydowanie pogorszy sytuację prawną, podkreślam tutaj prawną, szpitali wobec NFZ-u. My już w zasadzie przywykliśmy, że wbrew tym bardzo pierwotnym zamierzeniom NFZ stał się płatnikiem monopolistą w Polsce. Jasne, to jest jakby powszechnie przyjęta koncepcja publicznego systemu ochrony zdrowia, okej. Natomiast ten projekt w zasadzie robi z NFZ-u pana i władcę losu szpitali. Dlaczego? Bo poza relacją, jakby nie było cywilnoprawną, bo przecież świadczenia są opłacane na podstawie umów, dorzuca instrumenty administracyjno-prawne związane z systemem tej tak zwanej autoryzacji dla szpitali w sieci. I on może być zabójczy dla tych placówek. Po pierwsze dlatego, że wprowadza bardzo surowy mechanizm blokowania możliwości wystąpienia o autoryzację przez rok w przypadku jej nieuzyskania albo cofnięcia. Czyli przez rok w przypadku dosyć ogólnikowo przyjętego w tym projekcie negatywnego ocenienia spełnienia warunków wydania autoryzacji, szpital może być pozbawiony de facto finansowania. A dodam, że chyba że nam coś tu umyka, ścieżka odwoławcza de facto tu nie istnieje. Możemy iść do sądu, ale no póki nie będzie wyroku, no to jak to ma zostać rozwiązane? Projekt w zasadzie daje takie bezkarne narzędzie NFZ-owi do karcenia szpitali. I teraz tak. Znaczy, ja bym tylko prosił o jedno. Ja proponuję tą kwiecistą retorykę zostawić na inną okoliczność. Tu jest komisja sejmowa. Proszę mówić konkretnie. Zakładam, że państwo jesteście organizacją, która umie mówić na temat, a bez ozdobników. Także o to bym tylko prosił. No, dlatego nasza organizacja proponuje usunięcie przepisów dotyczących autoryzacji, bo nie jesteśmy co do zasady przeciwni tej ustawie, natomiast akurat przepisy dotyczące autoryzacji uważamy, że należy usunąć. Drugi wątek, mniej palący, ale również wzmacniający nieproporcjonalnie NFZ, chodzi o określanie wartości realizacji wskaźników jakościowych i współczynników korygujących. O tym mowa w projektowanym artykule 5. Tam projektodawcy chcą, żeby to robił prezes NFZ-u, czyli dajemy prezesowi NFZ kolejną funkcję prawodawczą, prawotwórczą. My uważamy, że ogólnie dla systemu lepiej by było, żeby to robił organ centralny, ale w postaci Ministerstwa Zdrowia. I taką poprawkę proponujemy, i to jest w naszym piśmie.
A trzecia sprawa, ani w poselskim projekcie ustawy, ani w poprzednim rządowym nie odnoszono się do strony kosztowej, czyli tak naprawdę tych gwarancji systemowych, które by powodowały utrzymanie jakości świadczeń przy rosnących kosztach ich świadczenia, na przykład ze względu na inflację. I nasza organizacja, nie tylko nasza, bo też Związek Województw, organizacje medyczne i lekarskie zaproponowały projekt ustawy dotyczący tych kosztów i w naszym piśmie, które Państwo mają, jest cały projekt tak naprawdę ustawy, zmiany ustawy o kosztach świadczeń. Jeżeli Państwo zmieniają już tę ustawę w ramach nowelizacji, która jest tutaj procedowana, można by to dorzucić, uważamy. Bo to jest systemowa poprawa. Dziękuję bardzo. To jest de facto systemowa poprawa. Dziękuję bardzo. Kolejny głos, bardzo proszę. Ja tylko jeszcze jedna uwaga. Proszę pamiętać, że w myśl tej zasady to Narodowy Fundusz Zdrowia taki sam ma, jak pan mówi, dyktat, bo może kontrakt, może w ogóle ogłosić konkurs, bądź nie ogłosić i tak dalej, i tak dalej. Ale zostawmy już to. Bardzo proszę, kolejny głos. Marek Wójcik, Związek Miast Polskich. Panie Przewodniczący, Państwo Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo, ja postaram się powiedzieć o elementach, które do tej pory jeszcze się nie pojawiały. Co do autoryzacji, to rzeczywiście uważamy, że jest to zbędna, niepotrzebna procedura biurokratyczna, która nie przynosi wartości dodanej, ale nie chcę się już powtarzać w tym kontekście. Natomiast chcę zwrócić uwagę na system zarządzania jakością i bezpieczeństwa pacjenta. A otóż wielce żałujemy, że de facto Państwo decydujecie się na to, aby każdy z naszych podmiotów kształtował go według własnej opinii. Będzie ogromny problem z oceną, porównywaniem podmiotów między sobą. A przypominam, że jednak jednym z głównych założeń tej ustawy jest to, że będziemy mogli porównywać podmioty, odpowiednio rekompensując ich wysiłki na rzecz jakości finansowo. Dlatego akurat tu w tym przypadku żałuję, że nie przewidujecie Państwo stworzenie systemu informatycznego, z którego będziemy mogli korzystać. Podobnie zresztą dotyczy to badania opinii pacjentów. Ja zauważam pewną nieścisłość w tej regulacji. Otóż oparcie się tylko i wyłącznie na ankiecie pacjenta, która z jednej strony, jak Państwo piszecie, ma być zanonimizowana, ale wtedy, kiedy się dokonuje wypisu lub po wyjściu ze szpitala. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to zorganizować, żeby ankieta była anonimowa, skoro ja proszę pacjenta, który odbiera wypis, żeby ją wypełnił. Ale chodzi mi o to, że są różne formy badania opinii pacjentów. Nie musi to być tylko ankieta. Poważnie się obawiamy, czy to nie za mało. Muszę dotknąć wątku finansowego, dlatego że, drodzy Państwo, ta ustawa na podmioty lecznicze nakłada dodatkowe obowiązki, nie wskazując źródeł ich finansowania. I to bez względu na to, czy de facto na końcu pojawią się jakieś wskaźniki, chcę bardzo wyraźnie poprzeć ten głos, który mówił o tym, że wartość tych wskaźników powinna znaleźć się w ustawie, a nie być do dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Mamy nadzieję, że nie będą to wartości takie, jak do tej pory przy okazji ustawy, nazwę ją w skrócie sieciowej. To było 1,6%, 1,4% w poszczególnych latach wartości kontraktu. Zdecydowanie, jak na obowiązki, które Państwo nakładacie, to za małe kwoty. Tak? Podobnie, jeżeli chodzi dziękuję. O systemy... Jeszcze sekundę, Panie Przewodniczący, zbierzamy się do końca. Podobnie jak koszty, które będziemy musieli podnieść przy okazji wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących systemów informatycznych w ochronie zdrowia, to jest nie okej. Bardzo dziwi nas pomysł, aby ponosić opłatę za autoryzację za każdy zakład leczniczy, jeżeli te zakłady lecznicze są w różnej lokalizacji. Zupełnie tego nie rozumiem, dlaczego nie można byłoby tego zrobić razem. I ostatnia kwestia. No, tu kluczowe będą te wskaźniki. Natomiast, drodzy Państwo, tu ktoś z Państwa podał przykład dotyczący hospitalizacji. No, doskonale Państwo wiecie o tym, że mamy czasami niewielki wpływ na to, czy pacjent nie wróci
do szpitala dokładnie z tym samym schorzeniem. Wystarczy, że zordynuje się mu leki, a on tych leków nie będzie przyjmował i za kilka dni znowu się powtórzy, pojawi. Jaki ja mam jako zarządzający szpital wpływ na to? Ja mogę próbować go uświadamiać, ale on i tak zrobi co... No ale przepraszam, no naprawdę, to też mówiliśmy. Powiem więcej, może brać leki, są takie choroby przewlekłe, z którymi tak będzie wracał. No naprawdę, szanowni państwo, oddzielmy jednak absurd od pewnych rzeczy, którymi można dyskutować. Możemy się z nimi zgadzać bądź nie, ale jest temat do dyskusji. Ale nie wrzucajmy absurdów również do tego, co pan wcześniej mówił. Panie przewodniczący, prosił pan o to, abyśmy starali się mówić o konkretach. Mówię o konkretach. Jeżeli pan jako lekarz... Ja jako lekarz mówię, że to, przepraszam, z całym szacunkiem, no nie jest, łatwo jest do wykazania, żeby było inaczej. A wcześniej, rozumiem, pan mówił o tychże konkretach. Bardzo proszę kontynuować. Panie doktorze, w takim razie powiem nie tylko panie przewodniczący. Jeżeli pan wyklucza, że tego typu elementy dotyczące powtórnych hospitalizacji nie mogą być niezależne od podmiotu zarządzającego, to niech pan powie. Jeżeli ja uważam, że mogą być niezależne od podmiotu. Podobnie jak długość hospitalizacji. Ale ja to powiedziałem dwa razy, że mogą być niezależne. No panie szanowny, no naprawdę. Dlatego uważam, że należy się wskaźnikom jakości nadzwyczaj przyjrzeć, tak, po to, żeby one miały rzeczywiście sens. Podobnie jak przykład wskaźnik zarządczy pod tytułem długość hospitalizacji. Ja mogę, jako dyrektor szpitala będę namawiał moich lekarzy, żeby szybciej pacjenci opuszczali nasz szpital. Znaczy, co jest ważniejsze? Moim zdaniem zdrowie pacjenta. I dlatego jeżeli lekarze, którzy na tym znają, uznają, że powinien być dłużej, to ja nie powinien na to wpływać. A tu się pojawia zachęta do tego, żeby na to wpływał. Generalnie prosimy o daleko idącą korektę tej regulacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan teraz. Dziękuję panie przewodniczący. Ja nazywam się Dominik Kapusta, wykonuję działalność akurat lobbyingową i tutaj w tej sprawie przyszedłem, aby powiedzieć, wyrazić właściwie swoją opinię w sprawie tej ustawy. Ale kogo pan reprezentuje? Bardzo proszę to, żeby było precyzyjne, tak? Dobrze, aktualnie jestem na prośbę Centrum Zdrowia Psychicznego oraz jeszcze kilku organizacji pozarządowych, których no, nie będę wymieniał, bo to trochę długo by zeszło, bo to było kilka, ale w głównej mierze Nie, proszę pana. Proszę pana, to wszystko idzie do protokołu. Proszę być, jeżeli pan tak ostatnio chce coś więcej niż zabierać, niż przysłuchiwać się dyskusji, ja to jednak prosiłbym... Ja przedstawiłem w głównej mierze to, że reprezentuję Centrum Zdrowia Psychicznego. Reszta podmiotów, które reprezentuję, znajduje się na stronie sejmowej pod moim nazwiskiem. Dobrze, tak jak na tym. Okej. Okay. Proszę bardzo. Ogółem w mojej ocenie cały ten przedstawiony projekt, który tutaj procedujemy, właściwie nie powinien być procedowany, bo jest bardzo niedopracowany. Brakuje w nim wielu aspektów, nie tylko ze strony klinicznej. To, co powiedziała pani posłanka Zawisza na początku, kluczowym, właściwie powinien uzupełnić się o takie aspekty i wskaźniki jakości opisane właściwie chyba w artykule, ja sobie tu zaznaczyłem, czwartym, bo przede wszystkim brakuje tam obszarów dotyczących personelu, a jest to bardzo kluczowy aspekt w stosunku do tej ustawy. Bo zła organizacja toku tej pracy po prostu według mnie powinni być przeprowadzone, nie wiem, wysłuchanie publiczne, co poszerzenie organizacji, które mogłyby się wypowiedzieć w tym kontekście. Przepraszam, niech pan się skupi na ustawie. Co do tego, czy jest odrzucenie ustawy albo wysłuchanie publiczne albo podkomisja, to decydują posłowie, mogą takie wnioski składać. Tak, no to tutaj w głównej mierze to, co chciałem powiedzieć. Więc proszę, żeby pan się skupił na ustawie. To tutaj właśnie prosiłbym o... Podobnie to, co powiedziała pani poseł Zawisza na początku, o uzupełnienie wskaźników jakości opisanych w artykule czwartym, o obszary dotyczące właśnie personelu. I to w głównej mierze chciałbym z mojej strony Dobrze, poprosić dziękuję, o to. Dziękuję uprzejmie. Jeszcze tam na końcu zgłoszenie, proszę. Uprzejmie dziękuję panie przewodniczący. Wojciech Wiśniewski, Federacja Przedsiębiorców Polskich. Nie powtarzając argumentów, które zostały dzisiaj powtórzone, w pełni popieramy ideę weryfikacji jakości i efektywności klinicznej udzielanych świadczeń. Bardzo cieszy nas koncepcja, że będzie można nagradzać za dobrą jakość i dobrą efektywność.
Oczywiście możemy się spierać co do szczegółów i wiemy, że bardzo wiele rozstrzygnięć się zapadnie trochę niżej niż ustawa. Niemniej samą ideą się identyfikujemy. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że niestety ta jakość musi kosztować. I niestety muszę stwierdzić, że mamy bardzo poważne uwagi co do tego, czy na tę jakość ta przestrzeń finansowa się znajdzie. Według naszych analiz w przyszłym roku luka finansowania systemu ochrony zdrowia wymagająca dotacji podmiotowej z budżetu państwa to niespełna 15 miliardów złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia w tym roku, pomimo jednoznacznego zapisu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, nie sporządził do 1 czerwca prognozy przychodów na kolejne 3 lata. Dlatego zwracam się do państwa posłów o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz zapewnienia jak najwyższej dotacji podmiotowej z budżetu państwa, aby znalazły się pieniądze na realizację ustawy czy jakości w opiece zdrowotnej, czy ustawy o krajowej sieci onkologicznej. Bez tego wdrożenie tych mechanizmów motywacji będzie niemożliwe. Pięknie dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę pani. Otóż mam pełna obsługa. Dzień dobry Państwu, Monika Domarecka, jestem dyrektorem Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi i reprezentuję 3 szpitale kliniczne łódzkie. Chciałam powiedzieć, że jest to w końcu jakaś droga do tego, żebyśmy mieli ustawę, nad którą możemy porozmawiać o jakości, a nie tylko i wyłącznie w kwestii finansowania. My jesteśmy szpitalami klinicznymi, które tak naprawdę bilansują się i przynoszą dodatnie wyniki finansowe, co jest, myślę, rzadkością, ale na pewno jakość jest ważną, szczególnie w momencie, kiedy mówimy o dydaktyce, klinice, na badaniach naukowych i to jest bezwzględnie motorem do rozpoczęcia nawet takiego poszukiwania dróg do tego, żeby tą jakość w końcu w szpitalach nie tylko klinicznych, ale właśnie powiatowych, miejskich, przeróżnych po prostu wnieść. CMJ też przynosi efekt w postaci, przede wszystkim w postaci też nie tylko ustandaryzowania, przygotowania procedur, ale to jest też bezpieczeństwo pracy personelu i pacjentów. W związku z tym, jeżeli wprowadzi się kolejne mechanizmy, które nam pomogą w zarządzaniu takimi jednostkami, na pewno to usprawni i będziemy mieć lepsze wyniki i naprawdę nie będziemy się wstydzić tego, co się dzieje. Ja chciałam Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że pracujecie nad tą ustawą, bo my naprawdę bardzo tego potrzebujemy jako dyrektorzy szpitali. Niemniej jednak chciałabym też prosić o uwzględnienie pewnych poprawek, oczywiście, które są bezwzględnie tutaj słuszne i naprawdę dla nas jako dyrektorów szpitali bardzo to we wszystkim pomoże, przede wszystkim w zarządzaniu jednostek służby zdrowia. Dziękuję Państwu uprzejmie. Dziękuję bardzo. Jeszcze Pan, bardzo proszę. Proszę tak, Pan. Dzień dobry Państwu. Piotr Pawliszak, Naczelna Rada Lekarska. 25 maja tego roku Naczelna Rada wydała stanowisko w sprawie projektu ustawy, więc pozwolę sobie nie powielać tych punktów, które się tam znalazły. Kilka uwag natury ogólnej i kilka uwag szczegółowych. W 2018 roku WHO, Bank Światowy i OECD określiły 7 czynników składających się na jakość w ochronie zdrowia i myślę, że warto spojrzeć na ten projekt ustawy przez pryzmat tych elementów, których brakuje. Z tych 7 czynników to jest integracja systemu, czyli system, który jest kompleksowy i skoordynowany, system, który jest... Szanowni Państwo, naprawdę... Pana proszę o krótką wypowiedź, a Państwo o posłuchanie jej i nie przeszkadzanie. System, który jest wydajny, a więc tutaj składa się i finansowanie, i jego organizacja, efektywność czy też skuteczność, bezpieczeństwo dotyczące zarówno pacjenta, jak i personelu. I tu musimy zwrócić uwagę na to, że nie mówimy praktycznie w tej ustawie o kształceniu, o systemowym analizowaniu zdarzeń, mówimy o tym tylko i wyłącznie tak naprawdę na poziomie podmiotów i normy obsady, bo myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie fantastyczne dotrzymanie norm zatrudnienia, które nijak się mają do norm obsady. Pacjentocentryczność, czyli uwzględnienie indywidualnych potrzeb i wartości danego pacjenta i możliwość skomunikowania się z tym pacjentem.
w jego ojczystym języku, czyli języku polskim, w naszym przypadku tego też nie ma w tej ustawie. Dostępność świadczeń na czas i tak naprawdę tutaj chciałem zwrócić uwagę na współczynniki no-show, czyli niezgłaszalność pacjentów na wizyty. Są dane polskie, są też dane amerykańskie. Koszty pośrednie i bezpośrednie niezgłaszalności pacjentów na wizyty szacuje się na 150 miliardów dolarów rocznie. I system, który jest równy, znaczy zapewnia równą dostępność i tak naprawdę z publikacji, która ukazała się w 2016 roku w Journal of Health Affairs, Mackenbach na podstawie 30 lat obserwacji 17 krajów Europy wykazał, że nic tak nie niweluje nierówności społecznych, jeżeli chodzi o współczynniki umieralności, jak adekwatne finansowanie i edukacja społeczna. Edukacja społeczna, ale również edukacja kadr medycznych i przechodząc już krótko do uwag szczegółowych, postulujemy, aby te rozporządzenia, które są wydawane, konsultować z właściwymi samorządami zawodowymi. Przychylamy się do uwag już od pierwotnej wersji ustawy mówiące o pewnym konflikcie interesów związanym z tym, że NFZ zarówno jest płatnikiem, jak i ośrodkiem, który udziela autoryzacji. W artykule 5 w ustępie 4 myślę, że warto by wskazać, że te współczynniki korygujące powinny być wyższe od jedności, tak aby nie karać tych podmiotów, które nie odstają w pewnym sensie od jakości, bo tylko pogłębi to nierówności. W artykule 6 przywołany jest artykuł 95L ustawy o świadczeniach, który posługuje się pojęciem leczenia szpitalnego. Tymczasem w artykule 6 mamy pojęcie świadczenia szpitalnego. Myślę, że warto byłoby to uspójnić. I tak naprawdę artykuł 19, myślę też, że warto by było wskazać to, co już padło, kwestie finansowania, bo wprawdzie do zadań osoby odpowiedzialnej, czyli kierownika podmiotu, należy analiza przyczyn źródłowych zdarzeń niepożądanych, jednak nie będzie w stanie tego robić samodzielnie. Bez wątpienia myślę, że warto zwiększyć rolę samorządów zawodowych, towarzystw naukowych i medycznych i podkreślać kwestie szkoleń pracowników. I myślę, że ostatnia uwaga jest taka, że artykuł 32 przewiduje wgląd do dokumentacji medycznej wizytatorów w trakcie wizyty akredytacyjnej. Niemniej jednak z wymagań dotyczących kompetencji wizytatorów nie wynika wprost, aby musiały to być osoby z wykształceniem medycznym. Rodzi to tego typu ryzyko, że te osoby w trakcie wizyty akredytacyjnej mogłyby się znaleźć osoby niemedyczne. Nie wiem, nie jestem pewien, czy taka byłaby intencja. Pozostawiam to Państwu do oceny. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i na koniec jeszcze pani poseł. Krótko, bardzo proszę. Tak, dziękuję. Ja może jeszcze dla pana wiceprzewodniczącego się przedstawię. Nazywam się Paulina Matysiak, jestem posłanką partii Razem z klubu Lewicy, a także wiceprzewodniczącą Komisji Senioralnej, Polityki Senioralnej i właśnie prosto z tej komisji też przyszłam, bo chciałabym podnieść kwestię tego, jak wygląda bezpieczeństwo pacjentów, zwłaszcza starszych. Ja będę składała poprawkę do tej ustawy i chcę się upomnieć o te osoby starsze, które w tym momencie nie mogą skorzystać ze swoich uprawnień do otrzymania bezpłatnych leków od lekarzy specjalistów, bo żeby dostać receptę na ten lek, muszą upoważnić lekarza specjalistę do dostępu do swoich danych medycznych w internetowym koncie pacjenta, a jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, tylko 18% pacjentów korzysta z tego konta. Jak rozmawia się z parlamentarzystami, wszyscy niezależnie od ugrupowania zgadzają się, że tę sprawę trzeba uporządkować, trzeba uprościć ten system po to, żeby starsze osoby od lekarza specjalisty nie odchodziły z kwitkiem i nie szły z powrotem do lekarza pierwszego kontaktu po otrzymanie recepty. I mam nadzieję, że Państwo poprą tę poprawkę, bo tutaj jest bardzo duży bałagan. Miesiąc temu było poświęcone spotkanie, posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej właśnie w tym temacie. Wszyscy byliśmy zgodni. Minister Miłkowski też mówił o to, że trzeba tę sprawę uporządkować, więc mam nadzieję, że będzie ku temu dzisiaj okazja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oddaję głos teraz przedstawicieli wnioskodawców. Pan poseł Hoc, proszę. Wszyscy apelują, żeby krótko było. Dziękuję bardzo. Oczywiście szanuję każdy głos i z wielką uwagą się wsłuchiwałem w każdy głos i oczywiście w każdej przemowie była jakaś troska o dobro.
Natomiast od razu odniosę się do naszej opozycji, no, która chce odrzucić w całości ten projekt ustawy. No i od razu powiem, no, że proszę jakby nie w jakimś momencie nie działać tak, żebyśmy wszyscy rozumieli tak, jak powinniśmy to rozumieć. Bo dlatego, że jeśli mówicie, że chcemy, żeby przyjęto ustawę o jakości, ale to spójnik ale neguje pierwsze zdanie. I to powinniście wiedzieć, to już w przedszkolu o tym się wie, że jak się mówi coś w pierwszym zdaniu, a potem mówi się ale, to się neguje to pierwsze zdanie. To praktycznie jesteście przeciw. Czyli powiedzcie od razu, że jesteście przeciw jakości w opiece zdrowotnej, bo uważacie, że teraz system jest tak doskonały i tak dobrze, że pacjent powinien być zadowolony z jakości opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta. I to jest kwestia zasadnicza. Natomiast, proszę Państwa, cały czas mówiliśmy tutaj przed chwilą, wszyscy mówili, że 14 lat debatowaliśmy o jakości w opiece zdrowotnej. Teraz przedstawiamy projekt ustawy kompleksowy, projekt spójny, projekt zasadniczy. Oczywiście możemy się w pewnych momentach tam nawet pospierać, możemy nawet dodać pewne poprawki, ale projekt jest. Projekt jest, powinniśmy to doceniać, szanować, bo naprawdę chodzi o dobro pacjenta. Natomiast wam chodzi pewnie o jakieś kwestie polityczne, ale to już inna zasadnicza kwestia. I teraz odniosę się do jednego zasadniczego argumentu przedstawionego na samym początku, jeśli chodzi o standardy jakości, jeśli chodzi o konsumenckie, zarządcze i kliniczne. No, jeśli rzeczywiście o kliniczne, pani poseł, chodzi o kliniczne, tam jest rehospitalizacja z tej samej przyczyny. A jeśli chodzi o zarządcze, długość hospitalizacji. I mogę pani powiedzieć, nie będąc nawet dyrektorem szpitala, że to są zasadnicze różnice. Bo powtórna hospitalizacja z tej samej przyczyny, to my zdajemy sobie sprawę, że na przykład niewydolność krążenia bardzo ciężka, często powraca pacjent po kilku tygodniach pobytu domowego, powraca. Tak? Natomiast długość hospitalizacji, to na przykład można zapalenie płuc leczyć 2 tygodnie, 3 tygodnie w szpitalu, a można robić tak zwaną switch terapię, nowoczesną terapię, dobrać odpowiednie celowany antybiotyk i potem w formie doustnej przedłużać mu na przykład w domu. To jest właśnie zarządcze kwestie. Natomiast kliniczne kwestie. Praktycznie gdybyśmy mówili o tym, że monitorujemy po wyjściu ze szpitala zgony, tak? 30 dni, 90 dni i rok czasu. Gdybyśmy ten system mieli, to kwestia zgonów po zabiegu kardiologii inwazyjnej. Pamiętacie Państwo, że Polska, nasza medycyna, kosmiczne kwestie rozwiązała bardzo pozytywnie. Doścignęliśmy cały świat, jeśli chodzi o kardiologię inwazyjną. Ale co się stało potem? Potem okazało się, że pacjent, którego uratowaliśmy życie w ostrym incydencie sercowym, tak, potem został praktycznie pozostawiony sam sobie i po pół roku praktycznie była nadumieralność tych pacjentów. Gdybyśmy mieli ten system i ocenialiśmy te zgony po zabiegach, to prawdopodobnie wychwycilibyśmy tą kwestię, że... Całą sympatią do tak, pana, ale proszę, pani poseł, da się wypowiedzieć, nie włączać mikrofonu. Więc oczywiście te kwestie kliniczne, konsumenckie są jak najbardziej zasadne. I teraz krytykujemy wszystko. No, proszę państwa, daliśmy wreszcie możliwość pacjentowi udzielić, jaką ma satysfakcję, znaczy ocenić jego satysfakcję poprzez ankietę właśnie badań opinii i doświadczeń klinicznych. Daliśmy właśnie szansę, możliwość. Pacjenci o tym, no wręcz może kiedyś nawet marzyli o tym, żeby wreszcie się wypowiedzieć, co było złe, a co było dobre. Nawet czasami pochwalić szpital, a czasami sposób, to musimy wiedzieć o tym. Przecież tak naprawdę w współczesnym świecie jakość w opiece zdrowotnej to jest praktycznie zadowolony pacjent. To jest jakość współcześnie rozumiana. Nie zadowolenie klinicysty, nie zadowolenie pracownika, tylko zadowolenie pacjenta. Aczkolwiek pracownik też musi być doceniany i w sposób bardzo rzetelny, godny ma zawód uprawiać. Natomiast jeszcze taka kwestia, oczywiście miałbym wiele uwag takich, natomiast jeśli chodzi o nerwiakowłókniakowatość i tak dalej, my przecież wiemy, że mamy oceniać te wskaźniki
każdego rodzaju udzielanych świadczeń. Na SOR-ze będą inaczej oceniane te świadczenia, w pediatrii będą inaczej oceniane świadczenia, nerwiakowo-włókniakowatości inaczej będą ocenione, bo to właśnie jest tak jest zapisane. Każdy rodzaj świadczeń będzie inaczej oceniany, bo na przykład nie możemy dać do jednego spójności pewne kwestie takie zasadnicze. Oczywiście to, że jeszcze jedna uwaga, że wsłuchujemy się w Państwa głosy, tak? No no fault, klauzula no fault. Wycofaliśmy, CMJ, likwidacja, wycofaliśmy, tak? Powołaliśmy specjalny zespół ekspertów, naprawdę super ekspertów, którzy będą pod kierownictwem pana profesora, pana prorektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będą kierowane te prace, wysokiej klasy eksperci, a więc słuchujemy się, debatujemy, te kwestie zasadnicze, kontrowersyjne wycofaliśmy. Także naprawdę trzeba, oczywiście szanując każdy głos państwa, musicie zdawać sobie sprawę, że jeszcze jedno nowum wprowadziliśmy, zasadnicze nowum, że chcemy wynagradzać tych, którzy rzeczywiście proponują dobrą jakość, a więc w oparciu o wskaźniki kliniczne, standardy jakości konsumenckie, zarządcze, chcemy wynagradzać według współczynnika korygującego. No to jest właśnie to nowum, to jest to właśnie współczesne podejście medyczne w stosunku do pacjenta. Chcemy mu sprawić takie czynności, żeby był zadowolony po prostu. A po drugie, pamiętajcie, że ta ustawa nie tylko głównym bohaterem jest pacjent, ale każdy z nas, bo każdy z nas był, jest albo będzie pacjentem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na tym zakończyliśmy pierwsze czytanie. W trakcie pierwszego czytania został zgłoszony wniosek o dwa wnioski, zdaje się nawet, tak? O odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu. Poddam teraz te wnioski pod głosowanie. Bardzo proszę. Proszę przygotowanie kart do głosowania. Proszę się zalogować. Uwaga, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie ustawy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Głosowało 35 posłów, za 14, przeciw 21, nikt się nie wstrzymał. Wnioski nie zostały przyjęte. Przechodzimy zatem do rozpatrzenia ustawy. Szanowni Państwo, wracam się do Biura Legislacyjnego. Biuro Legislacyjne, po pierwsze, upoważnia Państwa w imieniu Komisji do naniesienia stosownych poprawek, które są niezbędne, nie wymagają głosowania, tylko stosownych korekt. Po drugie, zgłosiliście Państwo pewien pakiet poprawek takich legislacyjnych, które wymagają jednak przygłosowania. Z tego proszę, udzielam głos Pani Mecenas, proszę bardzo. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Tak jak Pan Przewodniczący powiedział, Biuro przygotowało zestawienie uwag redakcyjno-legislacyjnych. To jest jeden dokument, który zawiera 19 propozycji. Propozycje te były omówione ze stroną rządową. Zawarte w nich są kwestie polegające na ujednoliceniu, uspójnieniu czy wyczyszczeniu jakichś nieprawidłowości, które pozostały gdzieś między przepisami. Dodatkowo w tym miejscu od razu chciałabym zwrócić uwagę, że czasami praktyka jest taka, że jeżeli te nasze uwagi nie budzą Państwa wątpliwości, to komisja w jednym głosowaniu czy też bez sprzeciwu przyjmuje takie zestawienie uwag redakcyjno-legislacyjnych. Jeżeli byłaby taka ścieżka wybrana przez Państwa, to chcemy równocześnie w tym miejscu wskazać, iż przyjęcie tego zestawienia uwag redakcyjno-legislacyjnych w naszym punkcie 11 zawiera korektę w artykule 43 w ustępie 8, ponieważ w tamtym ustępie został jako w jedynym miejscu jeszcze prezes funduszu
W tym projekcie, który obecnie rozpatrujemy, zmieniono koncepcję, jak widzimy, i w przypadku wizytatorów prezesa funduszu w wszystkich tych przepisach dotyczących wizytatorów zastąpiono osobą kierującą ośrodkiem akredytacyjnym. W związku z tym ta nasza uwaga w punkcie 11 jest stricte legislacyjna, aby wyczyścić wszędzie te nieścisłości i w tym akurat miejscu usunąć prezesa, a zastąpić go prawidłowo podmiotem, czyli tą osobą kierującą ośrodkiem akredytacyjnym. I w tym miejscu właśnie chciałam wskazać, że pani poseł Gelert złożyła poprawkę, aby w artykule 43 w ustępie 8 nadać mu brzmienie, i pani poseł tu proponuje, aby to minister właściwy do spraw zdrowia powoływał komisję egzaminacyjną. I jeśli nasze zostałyby przyjęte, to ta poprawka pani poseł będzie pani bezprzedmiotowa. Poseł, znaczy pani mecenas, to będzie pani o tym mówić, jak to będzie przyjęte. Po kolei po prostu, po kolei działajmy, bo inaczej zrobi się też chaos. Jak pani... Ja mówię na razie, pani poseł, ja prowadzę komisję, chcę, żeby był pewien porządek, żebyśmy nie sięgali artykułu 40 któregoś, tylko mówili na razie o tym, co jest. Jak poprawki biura będą przyjęte, wtedy padnie stwierdzenie, że poprawka już jest nieaktualna, ale na razie jest, mówimy o czym innym, więc nie omawiajmy wszystkiego naraz, bo to się prowadzi chaos. Pani mecenas, czy to wszystkie wasze poprawki, tak? Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o... One zostały rozdane posłom, więc posłowie je znają, nie trzeba ich omawiać wszystkich. Szanowni Państwo, biuro jeszcze przygotowało, ale to oczywiście, jeżeli któryś z panów posłów zdecyduje poprzeć... Tak, zostały przyjęte. To mamy poprawki o charakterze merytorycznym i to jest poprawka do artykułu 7 i 8. To też w tym miejscu, jak dojdziemy, możemy ją omówić. Tak, jak najbardziej. I prosiłbym gorąco też o pilnowanie oczywiście, oprócz osób, które są zainteresowane, które poprawki składają, żebyście państwo również pilnowali. Stanowisko rządu do tych poprawek Biura Legislacyjnego. Popieramy, jesteśmy za. Dobrze. Pani mecenas, ja proponuję przegłosowanie tych poprawek en bloc przy pierwszej możliwej okazji, kiedy będzie pierwsza z nich rozpatrywana. Dobrze? W takim razie przechodzimy do rozpatrzenia ustawy. Bardzo proszę, czy są uwagi do tytułu? Biuro Legislacyjne, nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że tytuł został rozpatrzony. Tytuł ustawy. Artykuł pierwszy. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że artykuł pierwszy został rozpatrzony. Artykuł drugi. Czy są uwagi? Biuro? Proszę. Tak, szanowni państwo, w artykule drugim, w punkcie drugim mamy pierwszą propozycję z tego zestawienia uwag redakcyjno-legislacyjnych. Dobrze, w takim razie proponuję przegłosowanie en bloc wszystkich tych poprawek przedstawionych przez Biuro Legislacyjne. Przechodzimy zatem do głosowania. Proszę o uruchomienie procedury. Kto jest za przyjęciem poprawek? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Głosowało 23 posłów, za 19, nikt nie był przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne zostały przyjęte. Czy są inne poprawki do artykułu 2? Bardzo proszę, biuro. Szanowni państwo, w tym miejscu tylko wskazuję, że w związku z tym przyjęciem en bloc naszych propozycji poprawka pani poseł Geller do artykułu 43 ust. 8 jest bezprzedmiotowa. To dla informacji. Rozumiem, jest to jasne. Dziękujemy bardzo. Czy są inne poprawki do artykułu 2? Nie widzę. Stwierdzam zatem, że rozpatrzyliśmy artykuł 2. Artykuł 3. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 3. Artykuł 4. Czy są uwagi? Biuro? Poprawki mamy. Bardzo proszę. Szanowni pani państwo, poseł Galer, tak? Znaczy, czy Zimoch, która najpierw? Szanowni państwo, mamy kilka poprawek do artykułu 4. Tak. I tak jak patrzymy, wydaje nam się, że należy zacząć rozpatrywanie od poprawki pani poseł Galer, ponieważ ona jest dalej idąca. Pani poseł nadaje Dobrze. Brzmienie Bardzo punktom... proszę pani poseł, w takim razie krótkie przedstawienie poprawki, proszę. Jeżeli pani oczywiście chce. Dziękuję bardzo. Ja tylko chcę uzasadnić tym, że to, co mówiłam już wcześniej, że nie należy doszczegóławiać, jakie wskaźniki będą na dziś, w tej chwili, w tej ustawie. Nie należy to doszczegóławiać. Natomiast zgodnie z punktem drugim
minister zdrowia w rozporządzeniu szczegółowo umieści, jakie wskaźniki powinny być jakie wskaźniki powinny być w poszczególnych obszarach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanowisko rządu. Przeciw. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 25 posłów, za 10, przeciw 15, nikt się nie wstrzymał. Poprawka nie została przyjęta. Kolejna, Biuro Legislacyjne. Szanowni Państwo, w takiej sytuacji powinniśmy teraz rozpatrywać po kolei i chyba oddzielnie poprawki pani poseł Zawiszy. I mamy też od razu tutaj pytanie, ponieważ pani poseł proponuje, aby w artykule 4 w ustępie 1 i po podpunkcie, znaczy po literze D dodać literę E. Natomiast w projekcie literę E mamy. I teraz pytanie, czy pani poseł chce kolejne dodać, tak? Czyli to F by miała być? Tak, tu jest czy problem znany z debaty, to znaczy źle przepisane po prostu z poprzedniego zestawu. Ale tak, chcemy dodać jakby dodatkowe litera F będzie, i tak, później dobrze. G w takim wypadku. Dobrze. Czyli oddzielnie każdą pani poseł w takim czy razem, razie, pani tak? poseł. Czy razem, to ma... Możemy je razem, ja mogę je razem uzasadnić. Bo to są dobrze, to pani poseł uzasadnia poprawki. Tak, pierwsza poprawka ma na celu uwzględnienie monitoringu jakości powikłań i zdarzeń niepożądanych w trakcie hospitalizacji. Tutaj jakby ważne jest to, żeby rozszerzyć ten obszar. A z drugiej strony druga poprawka, tutaj dodajemy niezwiązanych, jakby te powikłania niezwiązane z hospitalizacją również powinny być rejestrowane i powinny mieć jakby ludzie, którzy jakby mają zdarzenia niepożądane poza hospitalizacją, również powinni mieć możliwość tego, żeby takie zdarzenie było rejestrowane i jakby tutaj poszerzam znacząco ten obszar. Dziękuję. Dobrze, rozumiem. Nie wiem, co na to pani poseł Geller, która chciała coś odwrotnego, ale rozumiemy. Dobrze. Biuro Legislacyjne, bardzo proszę. Czyli rozumiemy, że głosujemy poddajemy łącznie poprawkę numer 1 i 2 z zestawienia, tak pani poseł. Tak jest. Stanowisko rządu. Przeciw. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawek? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Głosowało 27 posłów, za 3, przeciw 19, 5 się wstrzymało. Poprawki nie zostały przyjęte. Kolejne poprawki. Biuro. Szanowni Państwo, wydaje nam się, że teraz w kolejności możemy rozpatrywać poprawkę pani poseł Zawiszy, która chce dodać nowy punkt 4, aby dodać parametr, obszar organizacyjny. Rozumiem, dobrze, że oddzielnie pani poseł... Dobrze, pani poseł Zawisza, czy pani poseł chce uzasadnić? Nie, ja bym te wycofała, bo to jest pokrywające się z zarządczym. Dobrze, czyli wycofujemy tę poprawkę. Dobrze. Tak. Okej, okay, dalej, Biuro Legislacyjne. To kolejną poprawką z zestawienia pani poseł jest dodanie obszaru pracowniczego. I mamy też pytanie, ponieważ pani poseł też proponuje dodać obszar bezpieczeństwa personelu, a w tym momencie nakłada nam się częściowo poprawka pana posła Zimocha, który chce obszar bezpieczeństwa warunków pracy. One częściowo na siebie nachodzą. Dobrze, ale... Może pani poseł Zawiszy i po kolei chyba po prostu najpierw dobrze, tą pracowniczą. Proponuję po kolei poprawki pani poseł Zawiszy. Osobno, rozumiem, tak? Bardzo proszę pani poseł. Tak, one są osobno, ponieważ z jednej strony mówimy o pracowniczych, to znaczy tutaj chodzi o warunki pracy i organizacji opieki zdrowotnej, czyli na przykład kwestie
z przestrzegania BHP, ale również kwestie dotyczące mobbingu i wszystkich tych rzeczy związanych z kwestią praw pracowniczych, a poprawka piąta to jest bezpieczeństwo personelu, czyli tutaj wskaźnik liczby i rodzaju zdarzeń niepożądanych dotyczących personelu zaistniałych podczas udzielanych świadczeń, czyli to są zdarzenia niepożądane wobec personelu i tutaj naprawdę apeluję o to, żeby poprzeć te poprawki, bo wydaje mi się, że ta kwestia pracownicza nawet przez pracodawców została dostrzeżona i ona jest naprawdę kluczowa, żebyśmy dobrze monitorowali jakość w systemie ochrony zdrowia. Dziękuję, aczkolwiek chcę zauważyć pani poseł, że to jest również wynika z innych aktów prawnych obowiązek przestrzegania tych wszystkich spraw, prawda? Ale to tak, ale ja chodzi tutaj o badanie, dokładnie tak samo jak mamy ankietę w stosunku do pacjentów, czy oni uważają, że ich prawa były przestrzegane, tutaj również powinniśmy pytać pracowników, czy ich prawa są przestrzegane. No to tak? Można by pytać w każdej innym miejscu pracy, nie tylko w szpitalu oczywiście. Oczywiście, że tak. Dobrze, okej, jasna sprawa. Stanowisko rządu, proszę. Przeciw. Głosujemy. Głosujemy po... Czwarta poprawka, pani poseł. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Głosowało 26 posłów, za 8, przeciw 18, nikt się nie wstrzymał. Poprawka nie została przyjęta. Kolejna poprawka, bardzo proszę. Pani poseł Zawisza, proszę. To czy już pani poseł, właściwie przepraszam, już pani poseł mówiła, uzasadniła. Biuro Legislacyjne nie ma uwag dodatkowych do tej poprawki. Dobrze, stanowisko rządu. Przeciw. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Głosowało 27 posłów, za 8, przeciw 19, nikt się nie wstrzymał. Poprawka nie została przyjęta. Kolejna poprawka, Biuro Legislacyjne. Teraz posła Zimocha chyba, tak? Tak, teraz pana posła Zimocha o bezpieczeństwie warunków pracy jako dodatkowym. Dobrze, poprawę. Stanowisko rządu do tej poprawki. Stanowisko rządu. Przeciw. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 27 posłów, za 8, przeciw 19, nikt się nie wstrzymał, poprawka nie została przyjęta. Kolejna poprawka, nie ma, do czwórki już nie ma, czy jeszcze jest, bardzo proszę. Do artykułu 4, szanowni państwo, jest jeszcze poprawka pana posła Zimocha, polegająca na nadaniu brzmienia ustępowi drugiemu. Naszym tutaj wątpliwością jest, że wydaje nam się, że tutaj jest nieprawidłowo sformułowana, mianowicie, bo jest to upoważnienie do wydania rozporządzenia i tutaj zaproponowano, aby to rozporządzenie było w oparciu o opinie przedstawione przez samorządy zawodów medycznych. Natomiast z naszym zdaniem, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, należałoby tu wprost wpisać nazwy, że to powinno być po zasięgnięciu opinii podmiotów. Rozumiemy. Jeżeli poprawka przejdzie, wtedy do tego wrócimy i będziemy ewentualnie się zastanawiać. To nie wiemy, jakie podmioty tu wpisać. Rozumiem, rozumiem. No pan poseł też widocznie nie wiedział. No, bardzo proszę o stanowisko rządu. Przeciw, tak? Dobrze, głosujemy. Proszę bardzo. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 27 posłów, za nie był nikt, przeciw 19, 8 osób się wstrzymało. 8 osób się wstrzymało, poprawka nie została przyjęta. Czy to wszystkie poprawki do artykułu 4? Dziękuję. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 4. Artykuł 5. Czy są uwagi? Biuro? Tak, szanowni państwo, są dwie poprawki. Pierwsza jest pani poseł Gelert do artykułu 5 do ustępu 1 wraz z konsekwencją, a druga jest pani poseł Zawiszy do ustępu 2. Dobrze, dziękuję. Najpierw pani poseł Gelert, czy pani poseł chce uzasadnić poprawkę? Tak, chcę uzasadnić, ponieważ tutaj mamy, że podmiotem obowiązanym do monitorowania wskaźników jakości jest fundusz. I mówiliśmy cały czas o tym, że nie powinno być w ten sposób, że ta sama
instytucja, która ocenia jakość, modyfikuje też finansowanie, że to jest jedna i ta sama instytucja, a brak jest w ogóle jakiegoś etapu odwoławczego. Dlatego tutaj proponujemy, żeby to zmienić fundusz, sam wyraz fundusz na ośrodek akredytacyjny. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Biuro Legislacyjne. Nie macie Państwo uwag? No to do mikrofonu. Znaczy tak na gorąco, Szanowni Państwo, to bardziej do strony rządowej pytanie, czy zmiana na ośrodek akredytacyjny nie powoduje, że należałoby w konsekwencji również w kolejnych ustępach prezesa funduszu. Dobrze, jasne. Dziękuję bardzo. Stanowisko rządu. Przeciw poprawce. Dobrze, w takim razie głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Głosowało 26 posłów, za 9, przeciw 17, nikt się nie wstrzymał. Poprawka nie została przyjęta. Kolejna poprawka, teraz pani poseł Zawiszy. Tak, bardzo proszę pani poseł, krótkie uzasadnienie. Dziękuję. By monitoring jakości był skuteczny i dawał jak najbardziej użyteczne informacje, powinien w mojej ocenie działać w krótszym cyklu publikacji, dlatego poprawka skraca ten okres do pół roku. Wydaje mi się to zasadne, biorąc pod uwagę, że jednak publikowanie raz do roku mogłoby dawać niepełne dane osobom, które będą chciały zweryfikować te informacje, zanim trafią do danych. Dziękuję bardzo. Stanowisko Biura Legislacyjnego? Nie mamy uwag. Stanowisko rządu? Przeciw. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Głosowało 26 posłów, za 8, przeciw 17, jedna osoba się wstrzymała. Poprawka nie została przyjęta. Bardzo proszę, na tym rozpatrzyliśmy artykuł 5. Czy są uwagi do artykułu 6? Biuro, rząd? Nie mamy uwag. Rząd? Bez uwag? Bez uwag. Rozpatrzyliśmy artykuł 6. Artykuł 7. Czy są uwagi? Biuro? Szanowni Państwo, w artykule 7 mamy taką wątpliwość, którą staraliśmy się w poprawce zawrzeć do artykułu 7 i do 8, ponieważ z artykułu 6 wynika, że autoryzacja jest warunkiem realizacji przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne umowy o udzielanie świadczeń. To wydaje nam się, żeby była jasność, w artykule 7 należy i 8 należy również dookreślić, że może tę autoryzację uzyskać właśnie podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Stąd proponujemy dodać wyrazy w rodzaju świadczenia szpitalne po nazwie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w artykule 7 i w artykule 8 ustęp 2. Dziękuję bardzo. Sprawa jasna. Poprawka została przyjęta. Stanowisko rządu. Jesteśmy za. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Głosowało 26 posłów, za 19, nikt nie był przeciw, 7 osób się wstrzymał. Poprawka została przyjęta. To było do siódemki, tak? Więcej do siódemek nie ma. Artykuł 7 został rozpatrzony, artykuł 8 to jest druga z poprawek, tak? To już łącznie, było głosowane. Tak, rozumiem. Czy są inne uwagi do artykułu 8? Nie widzę. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 8. Artykuł 9. Czy są uwagi? Biuro? Biuro? Szanowni Państwo, w artykule 9 biuro tylko chcę z taką wątpliwość wskazać. Wydaje nam się, że ta konstrukcja, aby tu wpisywać, iż prezes funduszu w drodze decyzji administracyjnej wydaje autoryzację, odmawia jej wydania, może budzić wątpliwości systemowe, ponieważ prezes NFZ-u takich ustawowych uprawnień nie ma, gdyż nie jest organem administracji publicznej, stąd mogą być naszym zdaniem wątpliwości interpretacyjne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanowisko rządu. Wydaje nam się, że takich wątpliwości nie mamy. Dobrze. W takim razie stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 9 wobec braku innych uwag i poprawek. Artykuł 10. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 10. 11. Czy są uwagi? Biuro?
Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 11, artykuł 12. Czy są uwagi? Biuro? Też nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 12, artykuł 13. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 13, artykuł 14. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 14, artykuł 15. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 15, artykuł 16. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 16, artykuł 17. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 17, artykuł 18. Czy są uwagi? Biuro? Jest zgłoszona poprawka. Tak. Pana posła Zimocha. Dobrze. Stanowisko rządu do tej poprawki, poseł Zimocha. Mam się państwo rozdane. Sekretariat komisji posiada poprawki. Negatywna. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę podanie wyników. Głosowało 23 posłów, za 2 osoby, przeciw 17, 4 osoby się wstrzymały. Poprawka nie została przyjęta. Czy są uwagi do artykułu 18? Nie ma. Nie ma. Tymczasem rozpatrzyliśmy artykuł 18. Artykuł 19. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 19. Artykuł 20. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 20. Artykuł 21. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 21. Artykuł 22. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 22. Artykuł 23. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 23. Artykuł 24. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 24. Artykuł 25. Czy są uwagi? Nie mamy. Biuro? Uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 25. Artykuł 26. Czy są uwagi? Biuro? Czy w artykule 26, tylko szanowni państwo, chcieliśmy zwrócić uwagę, że to może w ramach upoważnienia w wyniku przyjętej poprawki do artykułu 21 ust. 2 punkt 4 i 34 ust. 2 punkt 5 w artykule 26 w ustępie 3 w punkcie 7 powinny być również świadczenia zdrowotne, a nie świadczenia opieki zdrowotnej. To w ramach konsekwencji. Myślę, że słusznie. Pan minister. Jesteśmy za. Dobrze, w takim razie w ramach upoważnienia proszę o dokonanie korekty. Czy są uwagi do 26? Nie ma więcej uwag. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 26. Artykuł 27. Czy są uwagi? Biuro? Nie ma artykułu? Przepraszam. Nie mamy uwag. No jest tu. Stanowisko rządu. Nie mamy uwag. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 27, artykuł 28. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 28, artykuł 29. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 29, artykuł 30. Czy są uwagi? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy uwag. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 30, artykuł 31. Czy są uwagi? Nie mamy, do artykule 31 w ustępie 6, tak? Chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę, która jest podobna do uwagi, która dotyczyła prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Tutaj dotyczy osoby kierującej ośrodkiem akredytacyjnym. W ustępie 6 przewidziane jest, aby ta osoba mogła wydawać postanowienia. Dyrektor też nie jest organem administracji publicznej. Tutaj już mamy pewne wątpliwości, czy to systemowo będzie właściwe. Jasne. Dziękuję. Stanowisko rządu. Ustawa daje takie uprawnienie. Jesteśmy przeciw. Dobrze. Nie ma innych uwag do tego artykułu. Jeżeli nie ma, to rozpatrzyliśmy artykuł 31. Artykuł 32. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 32. 33. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 33. 34. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 34. 35. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 35. 36. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 36. 37. Czy są uwagi? Biuro?
Poprawka jest zgłoszona przez pana posła Zimocha. Dobrze. Przepraszam, bo od razu tutaj poprawka jest numer 4 oraz poprawka numer 5, bo nawet w uzasadnieniu one czyli łącznie możemy, łącznie, tak. Dobrze. Stanowisko rządu do poprawek posła Zimocha. Przeciw. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawek? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 25 posłów, za 4, przeciw 18, 3 osoby się wstrzymały. Poprawki nie zostały przyjęte. Czy są inne poprawki do artykułu 37? Nie ma, z tym sam stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 37. Artykuł 38. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 38. 39. Czy są uwagi? Jest poprawka, bardzo tak, proszę. Szanowni Państwo, wydaje się tutaj w toku rozmów, że to odesłanie z punktu pierwszego powinno zostać również rozszerzone o przepisy dotyczące przekształcenia, które są zawarte w artykułach kolejnych do artykułu 584 ze znaczkiem 13. I stąd jest ta poprawka, żeby rozszerzyć to odesłanie. Dobrze. Stanowisko rządu? Jesteśmy za. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem poprawek? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Głosowało 25 posłów, za 24, nikt nie był przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Poprawki zostały przyjęte. I tym samym rozpatrzyliśmy artykuł numer 39, tak? Artykuł numer 40. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 40. 41. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 41. Artykuł 42. Czy są uwagi? Biuro? Poprawki. Są poprawki, panie poseł Gerard, tak? Proszę bardzo. Dwie razem łącznie biuro głosujemy, czy osobno? Osobno. Bardzo proszę, pani poseł. Osobno, bo może państwo będziecie łaskawi i jedną przyjmiecie. Proszę bardzo. Ta pierwsza poprawka mówi o tym, ażeby tu w artykule 42 ustęp 5 punkt 1 dodać posiada wykształcenie wyższe medyczne. Chodzi tutaj o wizytatorów i o tym, co mówiłam, że do tej pory było tak, że faktycznie wizytatorami byli przede wszystkim lekarze i pielęgniarki. I nieprawdą jest, że nie było chętnych, bo faktycznie akurat jako wizytatorzy uczestniczyli w tym i to dosyć żywo. I chodzi też o to, żeby tutaj, żeby to nosiło znamiona oceny koleżeńskiej, co narzuca jednoznacznie, że powinno być to wykształcenie medyczne. Także miałabym prośbę, jeżeli państwo to przecież niczego nie wadzi, a uściśla i faktycznie czy? Dalej... Ja myślę, że wszyscy by chcieli, żeby to były osoby z wykształceniem medycznym, no ale życie ma, jest troszkę ale inne warunki dyktuje. Ale naprawdę do tej pory, panie przewodniczący, no w końcu człowiek obraca się w tym środowisku i wie, że faktycznie do tej pory byli to lekarze i pielęgniarze. No jest ich niestety, ma pani rację, ale jest ich coraz mniej niestety. Stanowisko rządu, proszę. Przeciw. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę podanie wyników. Głosowało 24 posłów, za 6, przeciw 16, dwie osoby się wstrzymały. Poprawka nie została przyjęta. Druga z poprawek, pani poseł. Druga z poprawek dotyczy też artykułu 42 z tym, że i punktu 5, z tym, że pod punktu 3. I tutaj też o czym wspominałam, że osoba, która ma wizytować, która ma mieć doświadczenie, to doświadczenie przynajmniej powinno być 5-letnie. No proszę państwa, 3-letnie doświadczenie, no nikt mi nie powie, że przyjdzie ktoś 3 lata pracujący, że będzie no, sprawdzał osoby, które w rezultacie pracują już nie powiem ile. Ale to nieważne, bo czasami za długo. Dziękuję bardzo. Stanowisko rządu. Przeciwne. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki, kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Proszę podanie wyników. Głosowało 24 posłów, za 8, przeciw 16, nikt się nie wstrzymał. Poprawka nie została przyjęta, tym samym rozpatrzyliśmy artykuł 42. Artykuł 43. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 43. 44. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 44. 45. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 45. Artykuł 46. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 46. 47. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 47. 48. Czy są uwagi? Biuro? Poprawki. Jedna poprawka, pani poseł Gelert. Proszę bardzo, pani poseł. Artykuł 48. Przepraszam, dziękuję bardzo. Tutaj też o tym, co wspominałam, dotyczy to, że w ogóle nie ujęto, że członkowie Rady Akredytacyjnej, że powinni mieć w ogóle jakiekolwiek doświadczenie. Pisze tylko, że przedstawiciele powinni pracować. O, tak bym w skrócie to ujęła. Więc ja tutaj proponuję, żeby jednak było to doświadczenie 5-letnie, bo jednak Rada jest niezmiernie ważnym też ciałem. Jest tu ciałem doradczym, będzie ustanawiała standardy, więc też... 48 chyba z tego, co ja... Proszę? 48 artykuł, pani poseł. A to przepraszam. No właśnie. Ale 48... pani, dziękujemy. Nie, nie, ale przepraszam, to... przepraszam, 48 nie o tym mówię, dobrze, ale 48 zgłaszam jak najbardziej tutaj, bo chodzi o ilość członków w Radzie Akredytacyjnej. I tutaj uważamy, że właściwie poprzednio przecież było w poprzednim ustawie o akredytacji było 8 członków i uważam, że powinno tylu zostać, albo przynajmniej 7, ponieważ to, co mówiłam, powstają nowe samorządy. Przedstawiciele tych samorządów powinni być w tej Radzie ujęci. Natomiast tutaj państwo ograniczacie do 3 przedstawicieli, natomiast przedstawicieli ministerstwa 6. Uważam, że jest to przerost treści nad formą, a jednocześnie pokazuje to, że chcecie państwo zawładnąć tą Radą. Dziękuję. Oczywiście proszę uwzględnić, że tym przedstawicielem ministra mogą być przedstawiciele wykonujący zawody medyczne. Dobrze. Stanowisko rządu, bardzo proszę. Przeciw. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę podanie wyników. Głosowało 24 posłów, za 8, przeciw 16, nikt się nie wstrzymał. Poprawka nie została przyjęta. Tym samym rozpatrzyliśmy artykuł 48. Artykuł 49 jest poprawka. Pani poseł już się uzasadniła. Ale to może jeszcze raz, jak pan... Nie trzeba. Myśmy słyszeli, pamiętamy. Ale ja jednak pozwolę sobie jeszcze raz uzasadnić, bo tak to jest... Coś nowego proszę dopowiedzieć, pani poseł. To dopowiem, że tutaj w ustępie pierwszym pisze tylko i wyłącznie posiada wiedzę i doświadczenie. A jak długo tą wiedzę posiada, to może ją posiadać pół roku. Więc uważam, że jest to nie w porządku. Powinien być zapis konkretny. Te minimum 5 lat powinien mieć tej wiedzy i doświadczenia, ażeby zasiadać w tak dostojnym gronie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanowisko rządu. Przeciw. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę podanie wyników. Głosowało 23 posłów, za 10, przeciw 13, nikt się nie wstrzymał. Poprawka nie została przyjęta, tym samym rozpatrzyliśmy artykuł 49. Artykuł 50, czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 50. 51, czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 51. Czy 52, czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 52. 53, czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 53. Artykuł 54, czy są uwagi? Biuro? Proszę. Szanowni państwo, do artykułu 54 są złożone 2 poprawki. Pani poseł Matysiak, aby dodać 2 zmiany. Rozumiem, że te poprawki chce pani poseł oddzielnie głosować, czy łącznie, bo to są oddzielnie.
Łącznie. Łącznie? Tak, ale czy my je możemy dobrze usłyszeć, bo poprosimy o uzasadnienie. Ja tylko bardzo krótko. Generalnie te poprawki umożliwiają otrzymywanie recept bez dawania możliwości dostępu do danych medycznych w internetowym koncie pacjenta. Ja już o tym mówiłam. Starsi pacjenci naprawdę na to czekają, ponieważ w tym momencie wychodzą od lekarza specjalisty z kwitkiem, jeżeli nie mają dostępu do swojego internetowego konta pacjenta. Dane Ministerstwa Zdrowia, 18% pacjentów korzysta tylko z tego konta. Bardzo proszę o poparcie tej poprawki. Naprawdę, jak się rozmawia z parlamentarzystami, wszyscy dostrzegają ten problem. On od miesięcy nie jest rozwiązany. Proste. Tak, ale nie w tej ustawie, myślę. Ale proszę bardzo, biuro legislacyjne. Szanowni Państwo, biuro w tym miejscu chciałoby również wskazać, że naszym zdaniem przedstawione poprawki wychodzą poza zakres naszego przedłożenia. Dodatkowo mamy wątpliwości, czy to takie nowelizacje nie powinny być proponowane do ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, ale tutaj już strona rządowa. Myślę, że tak. Będzie też ustawa refundacyjna prawdopodobnie rozpatrywana. To będzie bliżej już z pewnością. Ale proszę stanowisko rządu. Przeciw? Bardzo proszę jeszcze przewodniczący Mile, proszę. Ja chciałem się zapytać przedstawicieli ministerstwa, jak to jest, że tutaj mówimy o wyjściu poza merytorykę. Natomiast państwo do ust... Ale zaraz, czy ja mogę... Panie pośle, czy ja mogę skończyć? Dobrze. Czy ja mogę skończyć? Znaczy tak, panowie. Pan przewodniczący Miller kończy, tylko dla precyzji, panie przewodniczący, chciałem powiedzieć, że to było stwierdzenie nie ministra, tylko biura legislacyjnego. Ale ja mam pytanie do pana ministra. W innych sprawach też mówiło, bo biuro legislacyjne za każdym razem mówi, jeżeli ustawa wykracza. Czy panowie dacie mi skończyć? Ale my dajemy panu skończyć. Tylko, ja tylko mam... to nie ministra. Pani przewodniczący, da pan szansę. Ale niech pani wyłączy mikrofon, a pan przewodniczący. Przewodniczący Miller będzie kontynuował. Bardzo proszę. Skoro mówimy o... Proszę państwa, skoro mówimy o stałym wychodzeniu... Pani poseł Krystyna, proszę cię bardzo. Proszę państwa, skoro mówimy o tym, że ciągle łamiemy zasady legislacji, chciałem się ministerstwa zapytać, dlaczego do ustawy, którą państwo wrzuciliście do Komisji Cyfryzacji o niedopuszczeniu dostępu dla młodzieży i dzieci do pewnych treści, wrzucacie poprawki, które powinny być rozpatrywane na Komisji Zdrowia. Poprawki dotyczące zaopatrzenia w leki, w sprzęt medyczny i poprawki dotyczące ratowników medycznych. Przecież robicie taki straszny bałagan w tej legislacji, że to się w głowie nie mieści. Jak to może być, że te rzeczy przechodzą poza Komisją Zdrowia? Dobrze, pan minister odpowie, bardzo proszę. Znaczy, panie przewodniczący, pewne poprawki, które zostały do tej ustawy dołożone, one po prostu musiały wejść, ponieważ pewne przepisy się kończyły. Zapomnieliście państwo? Ale pani poseł, niech pani nie włącza mikrofonu, bardzo proszę. Bądźmy poważni. Jasne. A co do poprawki, panie ministrze, jeszcze, żeby było jasne, stanowisko do tej poprawki, która została zgłoszona. Przeciw? Głosujemy, szanowni państwo. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? To jest ułatwienie dostępu leków dla seniorów i ciężarnych. Żeby państwo wiedzieli, przeciwko czemu głosujecie, bo to jest demo. Nie w czasie głosowania. Bardzo proszę o podanie wyników. Głosowało 25 posłów, za 6, przeciw 19, nikt się nie wstrzymał, poprawka została przyjęta. Poprawka nie została przyjęta, powiedziałem, nie została przyjęta. Nie została, tylko nie została przyjęta. Dobrze, czy jest jeszcze do tego artykułu druga poprawka? Nie, do innej, do tego. Tak? Pani poseł proponowałaby je łącznie. Łącznie, tak, okej, okay, jasne. Państwo łącznie głosują. Jasne, tym samym rozpatrzyliśmy artykuł 54. Czy jest artykuł 55, czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd?
Nie mamy. Stwierdzam, rozpatrzyliśmy artykuł 55. Artykuł 56. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 56. Artykuł 57. Czy są uwagi? Biuro? Tak, szanowni państwo, mamy taką propozycję wynikającą z tego, że w ustawie, w projekcie ustawy o zawodach medycznych znajduje się w druku numer 3183, znajduje się już identyczna zmiana jak punkt pierwszy w artykule 57. W związku z tym proponujemy w tym sprawozdaniu tę zmianę skreślić i mamy taką propozycję poprawki. Dobrze. Stanowisko rządu? Jesteśmy za. Dobrze. Czy poprawka jest gotowa, żeby ją podpisać? Bo to jest legislacyjna. Po prostu ustawa jeszcze nie weszła. Dobrze. W takim razie rozumiem, że musimy przegłosować tą poprawkę. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za przyjęciem poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Głosowało 25 osób, 25 posłów, za 23, jedna osoba przeciw, jedna się wstrzymała. Poprawka została przyjęta, tym samym rozpatrzyliśmy artykuł 57. Artykuł 58. Czy są uwagi? Biuro? Biuro? Czy coś jeszcze po drodze było? Nie, nie mamy uwag. Dobrze. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 58. 59. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 59. 60. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 60. 61. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 61. Artykuł 62. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 62. 63. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 63. 64. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 64. 65. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 65. 66. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy uwag. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 66. 67. Czy są uwagi? Biuro? Nie mamy uwag. Rząd? Nie mamy uwag. Stwierdzam, że rozpatrzyliśmy artykuł 67. Przechodzimy do głosowania całości ustawy. Proszę bardzo, przed całością, proszę bardzo, pani poseł Gelert. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałam zgłosić, że te moje poprawki chciałam zgłosić jako poprawki mniejszości. Dziękuję. Wnioski mniejszości, tak? No wnioski mniejszości, dobrze. Tak. Dobrze, przyjęte, zaprotokołowane. Czy są inne uwagi? Nie widzę. Pan przewodniczący Hoc, proszę bardzo. Oczywiście króciutko, bardzo dziękuję za wszystkim organizacjom przedsiębiorców, organizacjom pacjentów, również organizacjom związków zawodowych za bardzo wyważone dyskusje i bardzo merytoryczne dyskusje i też takie przyjazną argumentację i to bardzo cieszy i też buduje w aspekcie procedowania legislacyjnego. Natomiast odniosę się do pani posłanki w aspekcie leki 75+, specjaliści i z pozoru ma pani rację, w większości ma pani rację, ale trzeba pamiętać o polipragmazji, wielolekowości. Jeśli starszy człowiek leczy się u urologa, bo ma prostatę, tak, w sensie przerost prostaty, jeśli leczy się u diabetologa, jeśli leczy się u hipertensjologa, jeśli leczy się u neurologa, a wszędzie tak jest, a znaczy często tak jest, leczy się u endokrynologa, to musi być koordynator i musi być taki przyjazny adwokat tego pacjenta, żeby nie był uprawiał polipragmazji, bo się praktycznie wtedy skończy bardzo źle. I dlatego być może trzeba zastanowić się, poddać głębszej refleksji, ale trzeba też merytorycznie, profesjonalnie podejść do tego tematu. To nie można tak mówić tylko, że wszyscy muszą dawać i przepisywać leki bezpłatne, dlatego że może dojść do bardzo groźnych następstw, jeśli chodzi o objawy niepożądane, które tak bardzo zawsze walczymy i też interakcje lekowe. Bardzo częste.
Pacjent starszy leczy czasami się u 6 specjalistów. I proszę zwrócić uwagę, ile będzie leków brał, jeśli to będzie w sposób nieskoordynowany pobierał i będzie przepisywany. Także jeśli potraktujemy lekarza rodzinnego jako przyjaznego adwokata, koordynatora, takiego gatekeepera, no to wtedy rzeczywiście to ma sens. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Głosujemy całość ustawy. Bardzo proszę. Kto jest za przyjęciem całości ustawy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników. Głosowało 25 posłów, za 17, przeciw 8, nikt się nie wstrzymał. Ustawa została przyjęta. Pozostaje nam wybór posła sprawozdawcy. Proponuję, aby to był pan przewodniczący Hoc. Czy pan wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Dziękuję. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Czy jest tutaj przeciwny, aby pan przewodniczący Hoc był sprawozdawcą komisji? Nie widzę. Stwierdzam, że pan poseł został sprawozdawcą komisji. Dziękuję. Zamykam posiedzenie.